Bardzo serdecznie witam Państwa na naszym seminarium zorganizowanym przez Zakład Modelowania Ekonomicznego na zakończenie projektu Horyzontu 2020 SureFarm, który był poświęcony zwiększaniu odporności europejskich systemów rolniczych. Mamy bardzo dużo materiału z tego projektu i oczywiście to było wyzwanie skrócić je do jednego seminarium, bo moglibyśmy zorganizować kilkudniową konferencję. Dlatego o samym projekcie powiemy niewiele, odsyłając Państwa do jego zasobów na stronie internetowej. Tu natomiast skupimy się na opowiedzeniu takiej oryginalnej koncepcji wypracowanej w tym projekcie dotyczącej badania odporności oraz zastosowania tej metodologii na kilku przypadkach, takich jak przemiana pokoleniowa, zarządzanie ryzykiem, reakcja na pandemię COVID i badania dotyczące funkcji pełnionych przez systemy rolnicze. Ostatnio ukazała się artykuł w Agricultural Systems, do którego Państwa zachęcamy, gdzie to wszystko jest bardzo dokładnie wyjaśnione, właśnie ta koncepcja. Tak, czyli sam projekt. Projekt trwał 4 lata. Brało w nim udział 16 ośrodków badawczych z całej Europy. Liderem był Wageningen University z Niderlandów. Polska była reprezentowana przez IRWIRPAN. Cele tego projektu były liczne, no między innymi właśnie to, o czym chcemy się dzisiaj podzielić, czyli opracowaniem koncepcji pojęcia odporności, która by była z jednej strony podbudowana mocno teoretycznie, a z drugiej strony, żeby była możliwa do praktycznego zastosowania. Również wiele było poświęconej uwagi ulepszaniu strategii zarządzania ryzykiem, dostrzeganiu różnych determinantów wpływających na tą odporność. No i gdzieś na końcu oczywiście ważne były sformułowania dla polityki. Wszystkie prezentowane dzisiaj rezultaty opierają się na badaniach 11 studiów przypadków, czyli tak naprawdę 11 systemach rolniczych, które z jednej strony kompleksowo są rozłożone w całej Europie, to znaczy jest reprezentacja i północnych regionów, i południowych, wschodnich, zachodnich. Jest też zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca, mieszana. Są przypadki intensywnej produkcji, ekstensywnej produkcji w różnych typach gospodarstw, tak żeby jak najbardziej kompleksowo, mimo że to tylko 11 studiów przypadków, ale żeby dotykały wielu typów systemów rolniczych. O samych systemach zaraz powiem. No więc nie sposób wymienić wszystkich opracowań, tutaj tylko wymieniamy kilka, ponieważ powstało mnóstwo raportów zarówno dla poszczególnych krajów, jak i raportów porównawczych, część materiałów jest po polsku, strona jest ogólnie dostępna. Ale oprócz tych materiałów projektowych powstało też dużo publikacji już naukowych, do których będziemy nawiązywać w trakcie naszych prezentacji poszczególnych osób. W takim razie przejdźmy do tej koncepcji odporności. Odporność tutaj jest rozumiana jako umiejętność radzenia sobie ze wstrząsami i wyzwaniami, w tym także takimi nieznanymi, których się nie spodziewaliśmy, poprzez rozwijanie zdolności do antycypacji różnych zjawisk, radzenia sobie, kiedy wystąpią i reagowania teraz i w przyszłości. Ważne jest właśnie taka spójna koncepcja, która odpowiada bardzo precyzyjnie na 5 podstawowych pytań. Po pierwsze, czego to jest odporność? Tutaj mówimy o odporności systemów rolniczych, czyli nie poszczególnych gospodarstw w jakimś sektorze, tylko całego systemu, gdzie zakładamy, że nie wszyscy aktorzy tego systemu muszą być odporni, żeby cały system był odporny. To trochę jak z odpornością społeczeństwa teraz na COVID, tak? Nie wszyscy muszą być zaszczepieni, musi być jakaś masa krytyczna, żeby całe społeczeństwo można nazwać odpornym. Po drugie, odporność na co?
na wyzwania środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, instytucjonalne i każde inne, które się mogą pojawić w danym systemie. Poza tym odporność po co? Czemu ma służyć ta odporność? Tak? Ma ten system nadal pełnić istotne funkcje, funkcje dostarczania zarówno dóbr prywatnych, jak i dóbr publicznych. Czwarty taki punkt to jest określenie, w jakim zakresie ta odporność ma wystąpić. I to jest taka innowacyjna jakby tutaj propozycja patrzenia na odporność w takich trzech zakresach, czyli stabilność, adaptacyjność i zdolność do transformacji. Piąty, taki element tego, co w związku z tym wzmacnia tak definiowaną odporność tych systemów na takie wyzwania, żeby pełniły takie funkcje i żeby miały takie zakresy odporności. I są to atrybuty odporności, które tu były zidentyfikowane jako przede wszystkim atrybuty dotyczące różnorodności, otwartości, szczelności systemu, rezerw i modułowości. Zaraz do każdy ten z punktów omówię dokładniej, natomiast tutaj tylko podkreślę, że metody badawcze to były zarówno jakościowe workshopy, pogłębione wywiady, różne rodzaje wywiadów, nie z jedną osobą, czasem z całym gospodarstwem, wywiady narracyjne, takie wywiady rzeka, fokusy, debaty plenarne, bardzo wiele form rozmów z interesariuszami i metody ilościowe, modele agentowe, modele systemowe, modele ekosystemowe, modele ekonometryczne, metody statystyczne. I teraz tak, ponieważ tylko rzuciłam hasłowo na razie te elementy systemu, żeby pokazać Państwu, że one się łączą, teraz po kilka słów o każdym z tych elementów, bardziej szczegółowo. Więc po pierwsze system rolniczy. System rolniczy to jest to, co jest na zielonym tle, czyli to nie jest tylko zestaw pewnych typów gospodarstw, to są wszyscy aktorzy, którzy wpływają na gospodarstwa, ale też gospodarstwa na nich wpływają. Czyli tutaj bardzo ważne jest to, że ta zależność jest dwustronna i wszyscy ci aktorzy składają się na system rolniczy. To żółte tło to jest bezpośrednie otoczenie systemu rolniczego. Tutaj są już inni aktorzy i oni są dobrani na tej zasadzie, że oni mają wpływ na system rolniczy i na gospodarstwo, natomiast gospodarstwa nie mają bezpośredniego wpływu na to właśnie otoczenie. I jest też różowa grupa aktorów, to jest otoczenie pośrednie systemu rolniczego, czyli nie ma bezpośredniego dostępu do wpływu na system rolniczy, ale pośrednio też na niego wywiera wpływ. Oczywiście system rolniczy nie jest w stanie wpłynąć tak bezpośrednio z kolei na tą grupę aktorów. To jest ważny podział, bo później będziemy analizować rolę tych poszczególnych aktorów w tych naszych studiach przypadków i zawsze będziemy się odnosić osobno do systemu rolniczego, do otoczenia systemu rolniczego, no i tego pośredniego otoczenia. Następnie drugim elementem tego rysunku, który przedstawiłam wcześniej, to jest wyzwanie, tak, że na co mamy być odporni? Na wyzwania. I tutaj ważne jest to, że nie tylko te wyzwania mają ten charakter ekonomiczny, społeczny, środowiskowy, instytucjonalny, ale też to, że te wyzwania mają różny charakter, mogą być takimi krótkimi szokami, mogą być długotrwałymi kryzysami, mogą być trendami, a także to są też wyzwania, które się zachowują cyklicznie. I tutaj te wyzwania też mają wpływ na cykle, którym poddane są systemy rolnicze. Czyli szok może być krótkotrwały, ale wpada w jakimś momencie cyklu tego systemu, albo jest szok cykliczny i on też wpada w jakiś cykl tego systemu. Więc to jest bardzo ważne, że nie tylko te wyzwania są o jakimś charakterze, ale one mają też swoją właściwość i też są w różnych kontekstach. W różnych momentach cyklu tego systemu one się pojawiają. No i chodzi o to, żeby te cykle, którym
którym poddane są te wyzwania też i te cykle adaptacyjne tych procesów tego systemu, żeby w wyniku absorpcji tych wyzwań nadal system dostarczał dobra prywatne i publiczne, natomiast to nie muszą być te same, ponieważ pod wpływem tych wyzwań system może się zmienić do tego stopnia, że będzie dostarczał innych dóbr, natomiast ważne jest to, żeby w tym miejscu, czy że na tym terenie nadal te funkcje były pełnione. I następnym, trzecim punktem tego właśnie naszego podejścia to jest, jakie to są te funkcje, które ma pełnić nadal ten system po wystąpieniu tych wyzwań. No to są, najogólniej można podzielić je na funkcje dostarczania dóbr prywatnych i funkcje dostarczania dóbr publicznych, gdzie te pierwsze funkcje, no to przede wszystkim oczywiście dalej produkcja żywności, produkcja biomasy, rentowność ekonomiczna, jakość życia zachowana na tych terenach, a dobra publiczne, no to zasoby naturalne, ochrona bioróżnorodności, podtrzymanie atrakcyjności tych obszarów wiejskich i dobrostan zwierząt. To jako takie ogólne hasła, oczywiście pod każdym z tych haseł dla każdego systemu rolniczego to są inne rzeczy. Następny punkt tego podejścia, czyli te cztery zakresy odporności, o których mówiłam, to wyróżniamy, to one się z taką, to jest takie podejście właśnie, do którego chcemy tutaj właśnie przekonać, trochę na zasadzie analogii. Pierwszy zakres to jest stabilność. To jest trochę jak żółw, który po prostu trwa, nastawia się na trwanie, więc zakres odporności polegający na pewnej stabilności to jest umiejętność zachowania podstawowych funkcji bez zmieniania jakichś wewnętrznych elementów tego systemu, czyli przetrwanie na swoich zasobach, na oszczędności, na swoim kapitale zebranym. To jest takie właśnie przetrwanie w twardej skorupie. Natomiast drugi zakres odporności to jest adaptacyjność, czyli jak kameleon, tak, tutaj system potrafi się zmieniać do zaistniałych okoliczności, czyli no, zwiększa też swoje funkcje, zmienia je. Tutaj przykładem może być to, że nie wiem, gospodarstwa zaczynają się przebranżowywać, aktorzy zaczynają zmieniać swoje zachowania, adaptować się do tych wyzwań. No i trzeci to jest zdolność do transformacji systemu, czyli tak naprawdę system się przekształca z jednego w drugi. No na przykład gospodarstwa, które były, nie wiem, mleczarskie, stają się gospodarstwami fotowoltaicznymi, tak? Czyli nadal pełnią pewne funkcje na tym terenie, natomiast no one są już innego rodzaju, ale nadal można powiedzieć o prywatnych i publicznych funkcjach takiego systemu, tylko że on uległ transformacji. Istnieje, trwa, w tym sensie jest odporny, ale zmienił swoją tożsamość, można nawet powiedzieć. Kolejny ten punkt, który jest elementem całego podejścia, to atrybuty odporności, czyli jakie atrybuty musi mieć system, żeby był odporny. No jest ich bardzo dużo, tutaj tylko pewne zajawki, że to są odpowiednie połączenia między aktorami systemu rolniczego, połączenia między aktorami systemu i otoczeniem tego systemu. To są pewne, to jest infrastruktura, to jest różnorodność reakcji systemu, opłacalność różnych kierunków produkcji i wiele innych atrybutów, o których będziemy dokładniej mówić na przykładach już. I to jest te pięć elementów tego budowania systemu odporności. I teraz, ponieważ ja to przedstawiłam bardzo ogólnie, żeby dać Państwu taką intuicję tego, jak to wygląda, ale na przykładach myślę, będzie to lepiej widać. I pierwszym przykładem jest analiza
przemiany pokoleniowej. Oddam tu głos panu profesorowi Gradziukowi. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja w tym projekcie odpowiadałem za badania terenowe. Jednym z fragmentów tych badań terenowych było badanie zmian demograficznych w gospodarstwach rolnych i wpływie na przemianę pokoleniową. Te badania oczywiście były prowadzone w tych 11 studiach przypadku i w wyniku tych badań powstał jeden bardzo obszerny raport, blisko 300-stronicowy. Na razie wyniki zostały opublikowane w Eurochoice we wrześniu 2020 roku, a dla każdego kraju takie podsumowanie tych badań demograficznych zostały opublikowane w takim business briefie dla każdego kraju 8-stronicowe streszczenie wyników badań. Proszę Państwa, przemiana pokoleniowa jest bardzo ważnym elementem, bo tutaj kwestia zasobów ludzkich to jest główny czynnik produkcji rzutujący na to, co dzieje się, jak funkcjonują gospodarstwa rolne i odnosząc to do kwestii odporności, zajmowałem się problematyką wpływu na system rolniczy, wyzwania, jakie są przed tą przemianą pokoleniową, no i oczywiście atrybuty odporności. Poproszę o kolejny slajd. No tutaj na tych dwóch slajdach chciałbym wskazać czy uzasadnić, dlaczego ta problematyka jest taka z jednej strony ważna, z drugiej strony ciekawa i może mogła posłużyć do wyznaczenia głównych czynników, wskazania głównych czynników, determinant wpływających na przemianę pokoleniową, a tym samym odporność systemów rolniczych. Na tych dwóch rysunkach wyraźnie jest, czy te dwa rysunki ilustrują bardzo duże zróżnicowanie problematyki, którą badamy. Na tym pierwszym rysunku wskazany jest odsetek rolników w wieku poniżej 40 lat. Traktuje się tą granicę 40 lat jako rolnicy młodzi. Tutaj bardzo dobrze wypada na tym tle Polska, bo odsetek rolników prowadzących gospodarstwa rolne jest jeden z najwyższych w Unii Europejskiej, powyżej 10%. Ale proszę zauważyć, że jest sporo takich państw, w których odsetek tych młodych rolników nie przekracza 5%. Następny slajd. No, żebyśmy nie byli zbyt zadufani, że w Polsce jest dobrze, to jeżeli porównamy odsetek rolników w wieku poniżej 40 lat w stosunku do rolników w wieku 54 lat i starszych, to tutaj Polska charakteryzuje się bardzo kiepskim wskaźnikiem. Więc to wskazuje, że mimo tego, że ten udział młodych osób jest powyżej 10%, to jeżeli porównamy to do liczby rolników w wieku 54 lat i starszych, to ten wskaźnik jest jednym z najmniej korzystnych w całej Unii Europejskiej. Proszę kolejny slajd. No i próbowaliśmy w tych badaniach wyjaśnić, skąd się bierze to zróżnicowanie. W związku z tym kilka
zdań na temat zastosowanej metodyki dotyczącej identyfikacji czynników determinujących przemiany pokolejowe, no i interakcje między nimi w europejskim rolnictwie. To był cel tego badania. Założenia metodologiczne to przede wszystkim celowy dobór próby badawczej, tak żeby były badane różne systemy produkcji rolniczej. W ramach tych różnych systemów produkcji badaliśmy gospodarstwa likwidowane z powodu braku następcy, gospodarstwa w trakcie sukcesji i gospodarstwa po sukcesji. W ramach tych badań identyfikowaliśmy zasoby ludzkie, a więc przede wszystkim płeć, wiek, wykształcenie i pochodzenie. No i próbowaliśmy analizować procesy sukcesji, jak one przebiegały, a jednocześnie identyfikować czynniki determinujące przemiany pokoleniowe. W jaki sposób zbieraliśmy dane? To przede wszystkim były pogłębione wywiady. Ich liczba w gospodarstwie uzależniona była od fazy sukcesji. Co to znaczy, że ich liczba była uzależniona od fazy sukcesji? To, że próbowaliśmy badać i właścicieli gospodarstw rolnych, i po takim wywiadzie następowała jego analiza i zastanawialiśmy się, z kim jeszcze przeprowadzić taki wywiad, aby uzyskać więcej informacji na temat tych czynników determinujących przemian. Podejście w tych wszystkich 11 przypadkach czy systemach było bardzo spójne. Przygotowany został jeden kwestionariusz wywiadu. Mieliśmy dwa dwudniowe takie spotkania, w których chcieliśmy się dopracować jednolitego podejścia do tych badań. Tak jak już wspomniałem, badania przeprowadzono w 11 krajach, objęto wszystkie te systemy, o którym już wspominała profesor Zawalińska. Objęto nim 169 respondentów z 86 gospodarstw rolnych. A więc to było około dwóch takich wywiadów w jednym gospodarstwie. Czas takiego wywiadu to od godziny do czterech godzin. Te wszystkie wywiady były nagrywane, a następnie transkrypcja tych wywiadów, tłumaczenie na język angielski. Typy respondentów, a więc wszystkie grupy wiekowe, badaliśmy sukcesorów, potencjalnych sukcesorów, w tym niezainteresowanym przejęciem gospodarstwa. Badano także tak zwanych nowych rolników, więc osoby, które wcześniej nie prowadziły gospodarstw rolnych, pracowały poza rolnictwem, a zainteresowały się wejściem do tego sektora. Typy analiz, tak jak wspomniałem, zaczynaliśmy od transkrypcji wywiadów pierwszego cyklu. Co to znaczy pierwszego cyklu? To znaczy, że na podstawie tego pierwszego wywiadu podejmowaliśmy decyzję, czy warto jeszcze do tego gospodarstwa przyjechać i próbować rozmawiać z innymi osobami, a więc czy tymi potencjalnymi sukcesorami, czy osobami, które mogłyby być tymi sukcesorami, ale nie były zainteresowane pracą w rolnictwie. Dla każdego tego nowego respondenta przygotowano nowy kwestionariusz wywiadu, tak żeby w tym wywiadzie uzyskać dodatkowe informacje, których nie uzyskano w wywiadzie poprzednim. Zastosowano tak zwane podejście iteracyjne do oceny głównych podobieństw i różnic w tych gospodarstwach, więc wielokrotnie
analizowano te wywiady po to, żeby znaleźć pewne wspólne cechy dla gospodarstw rolnych w tych we wszystkich studiach przypadków. Proszę o następny slajd. Na podstawie analizy tych wywiadów te czynniki determinujące przemianę pokoleniową w gospodarstwach rolnych podzielono na cztery grupy. Więc to były czynniki, nazwaliśmy je czynnikami osobistymi i w ramach tych osobistych wyróżniono osobowość, zdolność do radzenia sobie z fizycznymi i psychicznymi konsekwencjami pracy na roli czy w rolnictwie. Dwa to były uwarunkowania demograficzne i organizacyjne samego gospodarstwa rolnego, w tym kształtowanie tożsamości następcy przez rodzinę, warunki demograficzne, wyposażenie w środki trwałe i obrotowe, zarządzanie oraz opłacalność produkcji. W następnej kolejności badaliśmy system rolniczy, tutaj między innymi rynek czynników produkcji, integrację poziomą i pionową, zmienność prawa i sfera społeczna, to pozycja rolnictwa w społeczeństwie, znaczenie gospodarstw rolnych dla rozwoju lokalnego, czy zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Więc ten podział wynikał właśnie z tych analiz uzyskanych wywiadów. Proszę o następny slajd. No, chciałbym przejść do wyników. Oczywiście tutaj posłużę się głównie cytatami, które pochodzą z tych wywiadów. Oczywiście to nie jest tak, że tylko wybrałem te cytaty ze swoich badań terenowych, a więc tego studium przypadku dla Polski. Na pewno we wszystkich studiach przypadków kluczową rolę odgrywały cechy osobiste. A więc praktycznie we wszystkich wywiadach było takie zdanie: po prostu nie wyobrażam sobie, żebym robił coś innego. A więc te osoby, które zdecydowały się na przejęcie gospodarstwa, jeżeli nie bezpośrednio użyły takiego zdania, to tak można byłoby je zinterpretować. No i tutaj przykład jednego z polskich respondentów: nawet gdybym nie dostał tych 100 tysięcy złotych jako młody rolnik, nadal wybrałbym taką pracę. Prowadzenie gospodarstwa. Bardzo mi się podoba, wolę wiejski krajobraz od miejskiego. Dlaczego tutaj padła ta kwota 100 tysięcy złotych? No bo w Polsce wtedy, kiedy prowadzono badania, a te badania prowadzono w 2018 roku, to kwota, jaką mógł uzyskać młody rolnik, wynosiła 100 tysięcy złotych. Dzisiaj jest to 150 tysięcy złotych. Wypowiedź angielskiego rolnika: uwielbiam czas na świeżym powietrzu i na wsi, ale tu jest bardzo ważna kwestia, że zdaje sobie on sprawę z tego, że samo lubienie rolnictwa nie wystarczy. To naprawdę ciężka praca. Jeszcze na jedną kwestię chcę zwrócić uwagę, że to są cytaty spisane z nagrania, w związku z tym nie chcieliśmy tutaj poprawiać tych wypowiedzi, tylko dokonywaliśmy tą transkrypcję tak, jak ona rzeczywiście, tak jak ją rzeczywiście słyszeliśmy. Czy przykład angielskiego rolnika: gdybym chciał zostać rolnikiem, musiałbym poślubić kogoś, kto lubi rolnictwo. Wtedy robilibyśmy to razem. Proszę Państwa, w wielu tych studiach przypadków nie dochodziło do sukcesji czy przyjęcia gospodarstwa przez tego potencjalnego
sukcesora z uwagi właśnie na potencjalnego współmałżonka czy współmałżonka, który z różnych przyczyn nie chciał, aby wrócić do tego gospodarstwa. Bądź nie lubił rolnictwa, bądź nie widział tutaj wspólnego zamieszkania na przykład z rodzicami współmałżonka. Nadal mam nadzieję, że syn przejmie gospodarstwa. Więc tutaj do tej pory podawałem przykłady tych sukcesorów, czy potencjalnych sukcesorów, ale chciałbym także podać takie przykłady podejścia samych rodziców, czy tych, którzy chcieli te gospodarstwa przekazywać, bo na ogół to byli rodzice. Nadal mamy nadzieję, że syn przejmie gospodarstwo. Zastanawiamy się jednak, czy ma to sens, jaka będzie przyszła sytuacja gospodarcza. Nie jesteśmy pewni, czy sensowne jest umieszczenie go w tej walce, a więc to jest troska rodziców, o to, czy rzeczywiście warto byłoby, żeby ten potencjalny sukcesor, w tym przypadku syn, przejmował to gospodarstwo. A więc to nie jest, tutaj bardzo często mieliśmy sytuację z różnymi takimi podejściami rodziców. Z jednej strony użyję takiego słowa nachalne namawianie potencjalnych sukcesorów, a z drugiej strony troska o te dzieci. Nie zmuszaliśmy dzieci i tak się stało, że nie będzie następny na nasze miejsce, więc po co inwestować? A więc już osoby tutaj w tym przypadku w wieku około 50 lat no zdawały sobie sprawę, że jeszcze będą to gospodarstwo prowadziły przez około 15 lat czy do wieku emerytalnego, ale w związku z tym, że potencjalni sukcesorzy, czyli w tym przypadku trójka dzieci, nie była zainteresowana współpracą, w związku z tym przejęcie tego gospodarstwa, w związku z tym rolnik nie inwestował, chociaż widział potrzeby inwestowania w to gospodarstwo. Następny slajd poproszę. No tutaj bardzo ważną kwestią to system rolniczy i sfera społeczna. Dostęp do ziemi, źródeł finansowania warunkiem przyspieszenia przemian pokoleniowych. A więc praktycznie we wszystkich tych studiach przypadku zwracano na to uwagę, że gdyby było więcej dostępnych i na korzystniejszych warunkach źródeł finansowania oraz dostęp do ziemi, która jest tym czynnikiem ograniczającym rozwój w wielu gospodarstwach, to hamuje tą przemianę pokoleniową. Druga kwestia to kwestia już typowo społeczna i tutaj niewielkie zainteresowanie podejmowanie pracy w rolnictwie. Wskazuje się przede wszystkim na takie elementy jak ciężką pracę, brak czasu wolnego, niskie zarobki, społeczne postrzeganie zawodu. I tutaj były badani zarówno i sukcesorzy, jak i potencjalni sukcesorzy. I też kilka takich uwag. I może zacznę od cytatu holenderskiego. Kiedy jestem za granicą i mówię, że jestem niderlandzkim rolnikiem, odczuwam wielkie uznanie. Podczas gdy w Holandii czasami wolę nie wspominać, że w ogóle jestem rolnikiem. Wydawałoby nam się z perspektywy Polski, że takie uznanie dla zawodu rolnika, czy brak uznania dla zawodu rolnika, to jest no, pewnego rodzaju takie podejście w Polsce, ale okazuje się, że taki problem mają i rolnicy z tych państw, gdzie rolnictwo jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, czego przykładem jest ta wypowiedź holenderskiego rolnictwa. Ten proces rozpoczął się bardzo wcześnie, gdy przemysł wymagał pracy w miastach, a następnie ludzie z małych wiosek przenieśli się do miasta. Teraz chcemy
zawrócić młodych ludzi na obszary wiejskie, ale szczerze mówiąc uważam, że to przegrany projekt. Młody mężczyzna lub kobieta ze swoimi nowoczesnymi potrzebami nigdy nie może wrócić z powodu naszych wsi. Nie są ładnymi niemieckimi czy austriackimi wioskami. Więc to jest kwestia kolejna bardzo ważna, a mianowicie funkcjonowanie obszarów wiejskich. A więc te obszary wiejskie nie świadczą wielu usług, które w dzisiejszych warunkach są bardzo ważne, więc usług można byłoby powiedzieć o charakterze socjalnym, ale tutaj także chodzi o bardzo słaby rozwój infrastruktury technicznej. Kiedyś to były przede wszystkim drogi, a dzisiaj to jest na przykład dostęp do szerokopasmowego internetu, ale dostęp do służby zdrowia chociaż. Respondenci wskazywali także na wyzwania środowiskowe jako dodatkowy czynnik hamujący proces, sukces. Wskazywali, że te zmiany środowiskowe wymagają dodatkowych nakładów. Najczęściej wskazywano na konieczność stosowania nawadniania, ale także wskazywano na wzrost ryzyka, o którym za chwilę będzie mówił kolega Błażej Jędrzejewski. To wszystko powoduje, że spada opłacalność produkcji i to zniechęca do podejmowania dodatkowych działań. I następny slajd poproszę. To kilka takich wniosków, więc jednym z ważniejszych długoterminowych elementów odporności systemu rolniczego jest przemiana pokoleniowa. Systemy rolnicze są atrakcyjne dla młodszego pokolenia tylko wtedy, gdy oferują długoterminowe perspektywy rozwoju. Ja tutaj mogę się podzielić swoimi takimi przemyśleniami z tymi rozmowami czy wywiadami przeprowadzonymi w Polsce, że głównym czynnikiem to jest mimo wszystko ten czynnik ekonomiczny. Rolnictwo musi konkurować o młode pokolenie z innymi sektorami i obszarami, które oferują bardziej elastyczny styl życia i często wyższe dochody. Przemianę pokoleniową można znacznie ułatwi ciągła i otwarta komunikacja oraz planowanie, nie tylko w odniesieniu do procesów produkcji rolnej, ale także w stosunku do prawnych, formalnych aspektów przekazywania gospodarstwa. Można tutaj powiedzieć o przygotowaniu potencjalnych sukcesorów, już osób młodych, kilkunastoletnich. Zachęcanie młodych ludzi do pracy w rolnictwie wymaga nie tylko większego zaangażowania i elastyczności ze strony samych gospodarstw, ale także poprawy atrakcyjności obszarów wiejskich pod względem dostępu do wszelkiego rodzaju usług oraz przyzwoitej infrastruktury technicznej. To tak w wielkim skrócie o tych badaniach, naprawdę to był ogromny obszar. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ukażą się artykuły na ten temat i będzie można jeszcze sobie doczytać. Bardzo dziękuję za uwagę i poproszę kolegę Błażeja Jędrzejskiego o kolejny element badań, a mianowicie zarządzanie ryzykiem. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Mamy bardzo mało czasu, więc ten wstęp będzie bardzo krótki. Dla tej prezentacji wybraliśmy główne, bardzo pigułkę badań, czyli tutaj nasze badania, raport, który również miał około 300 stron, raport na temat przemiany pokoleniowej, brief oraz niedawno publikowany artykuł dotyczący ulepszeń zarządzania ryzykiem. Poproszę następny slajd. W tych pierwszych badaniach, które były wykonane w pierwszych dwóch latach projektu, sprawdziliśmy
na jakie zagrożenia rolnicy głównie zwracają uwagę. Tutaj w naszych badaniach wyszło, że nie są oni pod względem gospodarczych wstrząsów, nie są oni, nie martwią się tak bardzo wstrząsami krótkotrwałymi, jak na przykład krótkoterminowa zmienność sieci, a bardziej cen, a bardziej długoterminową, na przykład rentownością. Kolejnym grupą, którą rolnicy się bardzo bawili, to właśnie społeczne wyzwania. Tutaj również bardziej martwiły ich długoterminowe presje niż nagłe wstrząsy. Wyjątkiem są środowiskowe, trzecia grupa, która najbardziej martwiła, gdzie bardziej rolnicy martwili się tymi krótkoterminowymi, czyli właśnie suszą, jakimiś ulewami, niż długoterminowymi, jak na przykład zmiany klimatu. Na podstawie tej ankiety, tych badań, doszliśmy do wniosku, że trzeba ulepszyć strategie związane z zarządzaniem ryzyka. Poproszę następny slajd. I stworzyliśmy założenia metodologiczne, które miały uwzględnić te nagłe wstrząsy oraz długotrwałą presję, jak również uwzględnić rolę innych podmiotów, nie tylko rolników w zarządzaniu ryzykiem. Dane były zbierane w formie jakościowych, partycypacyjnych grup fokusowych. Grupy te obejmowały 5 do 12 uczestników, 11 w tej stali, które były przedstawione wcześniej, obejmowały właśnie nie tylko rolników, ale innych interesariuszy z łańcucha dostaw, z instytucji finansowych, decydentów, reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, naukowców oraz stowarzyszenia i spółdzielni. Jak również i rolników, oczywiście. Dane, które pozyskaliśmy, czyli tutaj właśnie ulepszenia, były łącznie ilość ulepszeń zebranych w 11 case studies liczyła 592 ulepszenia, które zostały zakodowane, zebrane w 15 kategorii, podzielone w 3 grupach. Następnie ta analiza tych ulepszeń opierała się na 3 czynnika, czyli tutaj rozważaniu wyzwań stojących przed systemem rolniczym, elastyczności gospodarstw do wprowadzania zmian oraz pod względem, jak te wyzwania rozkładają się w zależności od gospodarstw, czy są one zależne od płatności z WPR-u, czy nie. Ostatnią analizą było podział tych ulepszeń pod względem roli interesariuszy, czyli właśnie tych osób, nie tylko rolników, ale i innych podmiotów. Proszę następny slajd. Na tym slajdzie widzimy podział 15 tych kategorii ulepszeń według 3 grup strategii zarządzania ryzykiem. Teraz pierwszą strategią zarządzania ryzykiem są strategie na poziomie gospodarstwa, znaczy wychodzące z gospodarstwa. I tutaj one obejmowały największy udział tych 3 strategii, 49% całości zaproponowanych ulepszeń, gdzie największą grupą były właśnie wskazana potrzeba lepszych ulepszenia szkoleń i doradztwa. Kolejną grupą były strategie współdzielenia ryzyka, te obejmowały 21%. I tutaj chodzi, ta grupa obejmuje współpracę horyzontalną, wertykalną, koordynację, czyli ryzyko, strategia zarządzania ryzykiem, która nie opiera się tylko na roli rolnika, ale również podmiotów w otoczeniu, w tym otoczeniu systemu rolniczego. Ostatnią grupą, w której podzieliliśmy kategorie, było strategie transferu ryzyka, czyli tutaj ulepszenia, które są zupełnie poza systemem, poza gospodarstwem, gdzie na które rolnik ma mały wpływ. Poproszę następny slajd. Kolejną analizą była analiza, jak ulepszenia rozkładają się w systemach rolniczych, które mają wysoką elastyczność oraz niską elastyczność. Tutaj wysoka elastyczność oznaczała mały udział środków trwałych, czyli możliwość szybkiego zmiany produkcji dla przykładu, albo natomiast niska elastyczność to jest mały udział środków trwałych, gdzie gospodarstwa musiały przyjmować inne strategie zarządzania ryzykiem, żeby się chronić przed stojącymi wyzwaniami.
I tutaj widzimy, że w systemie widzimy, że ulepszenia strategii podziału ryzyka różnią się w zależności od tej elastyczności. I teraz gospodarstwa mające zdolność do wprowadzania zmian w gospodarstwie wymagają większej koordynacji z innymi podmiotami, czyli tutaj większą, przez to, że nie mogą zmieniać na przykład produkcji, muszą współpracować i tutaj mowa o współpracy wertykalnej i poziomej. Z drugiej strony te gospodarstwa, które są bardziej elastyczne, potrzebują większej koordynacji i synergii z administracją OLA, z decydentami. Gospodarstwa o niskim poziomie elastyczności wykazują też większe zainteresowanie współpracą publiczno-prywatną oraz nowymi formami pomocy i polityki fiskalnej, co może wskazywać, że te instrumenty finansowe i polityczne nie są łatwo dostępne dla rolników lub po prostu nie są dostosowane do ich potrzeb. W wysoce elastycznych systemach rolniczych instrumenty finansowe są bardziej dostępne, bo gospodarstwa są bardziej elastyczne, jednak rolnicy muszą wiedzieć, jak korzystać z tych instrumentów i to było wskazane jako bardzo ważne doradztwo finansowe. Po prawej stronie tego slajdu widzimy podział na inny system rolniczy, czyli tutaj system rolniczy, który na dwa inne systemy rolnicze, czyli tutaj system rolniczy niezależny od wspólnej polityki rolnej i oraz zależny. Obliczone to było na podstawie udziału dopłat bezpośrednich w wartości dodanej netto gospodarstwa. I teraz waga nowych form pomocy i polityki fiskalnej w obydwu systemach, jak widzimy, jest dosyć podobna, tutaj środek tego wykresu. Jednak gospodarstwa w systemie rolniczym zależnym od WPR-u wykazują większe zainteresowanie finansowym zarządzaniem ryzykiem, a więc poprawy zdolności do korzystania z tych instrumentów oraz współpracy publiczno-prywatnej w celu poprawy dostępności tych instrumentów. Co ciekawe, nasze ustalenia sugerują, że gospodarstwa, które są wspierane przez pomoc publiczną, potrzebują znacznie więcej wiedzy, konsultacji i publicznych zachęt, aby zwiększać korzystanie z tych instrumentów. Natomiast rolnicy, gospodarstwa, które są niezależne od WPR-u, bardziej polegają na zewnętrznym dostępie do informacji, czyli tutaj szkolenia i doradztwo jest dla nich bardzo ważne. Poproszę o następny slajd. Ostatnią analizą było podział tych ulepszeń, tych 15 zakodowanych kategorii ulepszeń według aktorów. I teraz według propozycji to rolnicy powinni poprawić swoje umiejętności uczenia się, gdyż zauważono to, że nie rozwijają się dostatecznie szybko, żeby korzystać i z wiedzy, i z metod produkcji, i zarządzania finansami wewnątrz farmy. Ciekawym odkryciem jest to, że zaangażowanie różnych aktorów w tę strategię zarządzania ryzykiem można rozszerzyć, zaproponowano, aby rozszerzać je o wiele niekonwencjonalnych ról, czyli dla przykładu stowarzyszenia i spółdzielnie, które mogłyby brać udział jako doradcy i konsultanci, czyli układaniu programów szkolenia i doradztwa rolniczego. Wskazano na instytucje, jeśli chodzi o instytucje finansowe, wskazano, że one również powinny świadczyć, pełnić rolę doradztwa, tutaj szczególnie doradztwa finansowego wyspecjalizowane na potrzeby rolnictwa, ale również szkolić rolników, jak z nich korzystać, bo często rolnicy wiedzą, co jest dostępne, ale nie wiedzą, jak bezpiecznie z perspektywy z tego korzystać. Rolą ulepszenia, które mogą dotyczyć decydentów, tutaj najwięcej ulepszeń wskazanych było, że mogliby polepszyć dostarczanie informacji, jak na przykład tworzenie jakichś platform wiedzy dla rolników oraz dostępności programów szkoleniowych, ale nie tylko ograniczających się do rolników, ale również do innych aktorów
w otoczeniu rolniczym. Jeśli chodzi o naukowców, tutaj wskazane było, że powinni oni pełnić wysoką rolę w promowaniu rolnictwa i zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat wartości rolnictwa. Niemniej jednak badania w naszych badaniach pokazali, że to również i media, i podmioty społeczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tych długoterminowych percepcji rolnictwa. Poproszę o następny slajd. Już tutaj kończąc, czyli podsumowując strategię zarządzania ryzykiem, a ulepszenia tych strategii zależą od tego, czy dotyczą nagłych wstrząsów, czy długotrwałych presji. Gospodarstwa w nieelastycznych systemach rolniczych wykazują potrzeby bardziej dostępnych i dostosowanych do potrzeb rolnictwa narzędzi, natomiast gospodarstwa w systemach rolniczych o wysokiej elastyczności wykazują potrzeby związane z zwiększaniem wiedzy oraz dostępem do informacji. W systemach rolniczych zależnych od płatności bezpośrednich ulepszenia strategii dotyczyły głównie ulepszeń instrumentów finansowych, natomiast w gospodarstwach w systemach rolniczych niezależnych od wspólnej polityki rolnej ulepszenia dotyczyły na instrumentach zewnętrznych, czyli nie na pomocy publicznej, ale właśnie na braku, żeby nie było barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej i również świadomości konsumentów. Omawianie potrzeba ulepszenia według aktorów dotyczyły głównie właśnie wprowadzenia nowych, niekonwencjonalnych ról w tych strategiach zarządzania ryzykiem i te główne obszary, które powinny obejmować, to właśnie rozwinięta sieć uczenia się wiedzy, nowe formy współpracy oraz zintegrowane instrumenty finansowe i polityczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Następnym przypadkiem zastosowania tej wypracowanej przez nas w projekcie metody podejścia do oceny odporności jest sprawdzenie, jak ta odporność się kształtowała w czasie pandemii. Dosłownie tydzień temu został opublikowany nasz wspólny artykuł w Agricultural Systems, który szczegółowo omawia to. Natomiast tutaj jakieś najważniejsze wnioski i podejście chciałam przedstawić. Następny slajd. Nie było to oczywiście planowane badanie, kiedy zaczynał się projekt, bo nikt oczywiście tego nie przewidywał, natomiast była pokusa, że skoro i tak monitorujemy tą odporność, różne elementy tej odporności, to żeby porównać, co było przed, z tym, co się wydarzyło po wybuchu pandemii. Więc też ważne było to, żeby przeanalizować to, co się działo w czasie pandemii pod takim właśnie rygorem pewnych ram metodologicznych, czyli zgodnie z tymi wszystkimi elementami tego podejścia, że mówimy o systemie, że mówimy o funkcjach, że mówimy o atrybutach, czyli że rzeczywiście porównujemy jabłka z jabłkami, tak? Co było przed, co było po. I też właśnie taka ocena, czy zmieniły się role aktorów w tym czasie, tych, którzy odpowiadają za tą odporność, które wyzwania pojawiły się nowe, ale które może zostały też poprzednie, tylko się wzmocniły, które atrybuty były decydujące. No i właśnie to jest wszystko też omawiane z interesariuszami, z tymi aktorami, z ich punktu widzenia, jak również tylko, że to wszystko się dzieje, bo dane były zebrane wiosną, więc to jest po pierwszych lockdownach. To nie jest ocena całego wpływu COVID-u, tylko właśnie te pierwsze reakcje, można powiedzieć. Następny slajd. Więc założenie jest takie, że trzymamy się metodologii w tym sformułowaniu tych wszystkich pytań, w tym, na co patrzymy, że trzymamy się tej logiki opartej o te ramy teoretyczne wypracowane kilka lat wcześniej, że porównujemy przed i po i te same elementy i że to jest uchwycenie tego pierwszego uderzenia, czyli reakcji tak naprawdę na lockdowny, że we wszystkich tych krajach to robimy, w których obserwowaliśmy, w tych wszystkich studiach przypadków, czyli w tych wszystkich systemach, o których mówiliśmy,
i że konsultujemy to właśnie z szerokim takim wachlarzem tych interesariuszy, aktorów, czyli zarówno tych, którzy należą do systemu rolniczego, czyli rolników, dostawców, przetwórców, jak i do tego otoczenia systemu rolniczego. Czyli tu społeczeństwa, instytuty badawcze, konsumenci, inne organizacje. Żeby osobno patrzymy, jak sam system sobie radził, a osobno patrzymy, jak otoczenie tego systemu sobie radziło i jak wpływało na ten system. No i typy analizy to oczywiście porównywanie tych samych elementów. Next. I jeśli chodzi o te właśnie atrybuty odporności, o których mówiliśmy, które okazały się najważniejsze dla tej odporności w przypadku takiego szoku, jakim jest pandemia, bo być może dla innego szoku byłoby to coś innego, natomiast dla takiego niespodziewanego właśnie szoku okazało się, że jednym z najważniejszych atrybutów są rezerwy systemu, czyli tak naprawdę czym ten system dysponuje, jeśli chodzi o zasoby ekonomiczne, tak, opłacalność tej produkcji społeczne, naturalne. I tu na przykład właśnie fermy kurze w południowej Szwecji skierowały swoją produkcję na rynek krajowy, wycofały się z eksportu i jeszcze dodatkowo okazało się, że jest możliwe zatrudnienie pracowników z innych branż do tego sektora. Czyli jakby przegrupowanie tych rezerw systemu. Drugie to połączenie między aktorami. To się okazało bardzo ważne w wielu systemach rolniczych. Na przykład u nas w Polsce, badaliśmy w Lubelskim i Podlaskim, okazało się, że pewne stowarzyszenia rolników były bardzo skuteczne w lobbowaniu wjazdu ukraińskich pracowników do prac sezonowych, które się już wtedy zaczynały wiosną. I że bardzo właśnie były tutaj aktywne dzięki temu, że właśnie miały te połączenia. Trzeci to na przykład system leczarski we Flandrii, gdzie współpraca między przetwórcami zapewniła ciągłość odbioru mleka na poziomie gospodarstw i waloryzację cen tego mleka. Jeśli chodzi o system owczarski w Hiszpanii, spółdzielniom udało się utrzymać ceny w gospodarstwach na rozsądnym poziomie dzięki inwestycjom w kampanie konsumenckie i nowe rynki, czyli zachęcanie do tego, żeby kupować się w różny sposób, też online i tak dalej. W Rumunii z kolei brak tej współpracy i połączeń między aktorami spowodował, że małe gospodarstwa miały duży problem z dotarciem do klientów. Różnorodność jest kolejnym takim atrybutem decydującym o odporności. I tutaj przykładem może być system produkcji wołowiny we Francji, gdzie różnorodność kupujących umożliwiła kontynuację sprzedaży, ponieważ eksport do Włoch był kontynuowany mimo tych trudności, ale właśnie, czyli nie tylko odbiorcy francuscy, ale też włoscy, czyli zdywersyfikowano tak naprawdę rynek odbiorców. Otwartość miała znaczenie tutaj na przykład na nowe technologie. Tutaj znowu na naszym polskim przykładzie widać, że rolnicy otworzyli się na szybsze przerzucanie się na pracochłonnych, na przykład produkcji pracochłonnych warzyw na bardziej kapitałochłonne, też inwestowali w na przykład maszyny zbierające jagody czy inne rzeczy, które do tej pory były pracą wykonywaną wyłącznie przez ludzi. Następny. I tutaj takie podsumowanie, właśnie kto odgrywał główną rolę w tych reakcji na, jakby kto odpowiadał za to budowanie odporności. No i system rolniczy tylko w 50%, czyli jakby potwierdza się, że samemu się
za włosy nie można wydostać z bagna, że jest jeszcze potrzebne właśnie otoczenie systemu rolniczego, które w 25% wystarczało tych strategii, które umożliwiały odpowiedź na COVID, i system rolniczy razem z otoczeniem, czyli że jest dużo działań, które trzeba wykonywać razem, żeby budować tą odporność. Jeśli chodzi o rodzaje strategii, to najważniejsze było tutaj skracanie łańcuchów dostaw. Potem bardzo ważne było też więcej rzetelności w tych łańcuchach, czyli uwzględnianie każdej osoby w tym łańcuchu, ale też zwiększanie samowystarczalności. No to też skracanie oznacza też większą samowystarczalność, kiedy jest mniej pośredników. Też uniezależnianie się właśnie od pracowników zagranicznych, sezonowych, no to właśnie między innymi przez zastępowanie pracy maszynami, ale też zmianę typu produkcji, no i więcej innowacyjnych rozwiązań tutaj pomagało w budowaniu tej odporności. Następne. Więc podsumowując, te studia przypadków pokazały, że ten wpływ COVID nie był taki naprawdę bardzo duży, przynajmniej w tej pierwszym momencie, był średni bądź niski, jeśli chodzi o wpływ na produkcję i dostawy żywności. Wynikało to z tego, że albo szybko reagowały te systemy, albo rzeczywiście to uderzenie nie było takie duże w tych pierwszych lockdownach. Ujawniały się takie możliwości, które już istniały, to znaczy pewne powiązania między rolnikami czy w łańcuchach po prostu już istniały i były wykorzystane do tych działań. W niektórych przypadkach, znaczy w zasadzie to we wszystkich krajach taka debata na temat takich oczywistych rzeczy, które wyszły, się ujawniła w mediach, szczególnie powtarzające się tematy, to właśnie potrzeba krótszych łańcuchów, bardziej sprawiedliwego traktowania rolników i w ogóle poszczególnych osób w tych łańcuchach i mniejsze zależności od zagranicznych pracowników. Jak również, kiedy oczywiście jakieś potrzebne jest jakieś też zmiany w prawie zatrudniania tych pracowników. Następne to było właśnie, że skupiano się na rozwiązaniach krótkoterminowych, rzadko powstawały jakieś pomysły, które miałyby takie długoterminowe implikacje, powiedzmy dla przyszłych pandemii, czy dla przyszłej współpracy w takiej sytuacji. Stąd właśnie adaptacyjny i transformacyjny zakres odporności był mniej widoczny, bardziej się nastawiano na takie strategie trwania jak żółw, tak, żeby przetrwać, żeby za pomocą istniejących zasobów radzić sobie krótko, szybko, rozwiązywać sprawy bieżące, niż bardziej takie strategiczne na przyszłość, żeby się adaptować, transformować. Duże podobieństwo wyzwań było takich, które były przed COVID, bo przecież ten zależność od siły roboczej z zagranicy i niedobór pracowników sezonowych i zmiany klimatu, to wszystko było wcześniej. Powiedzmy, to się nasiliło, bo kiedy robotnicy nie mogli przyjechać z powodu COVID, czy były przerzucone te sprawy związane z testowaniem, znaczy poddawaniem testom na COVID, że rolnicy, powiedzmy, żeby przyjąć pracownika, potrzebowali udowodnić, że nie są, znaczy przeprowadzać te koszty, potem były zwracane te koszty. W każdym razie, czyli niedobór siły roboczej był, on się tylko nasilił, czyli bardzo dużo wyzwań nie było nowych, a nawet można powiedzieć, że w wywiadach się przejawiało, że bardziej bali się rolnicy na przykład suszy niż COVID-u w tamtym momencie. Następne to właśnie potwierdziło się, te atrybuty już wcześniej były ważne, czyli te związane z otwartością, z różnorodnością i przede wszystkim, że bardzo ważne są te powiązania między aktorami, że to muszą być już wypracowane ścieżki i formy kontaktu, żeby to potem w czasie jakiegoś uderzenia mogło szybko zaistnieć, chociaż część też powstało nowych powiązań.
Tak. I ostatni, że nasza analiza wskazuje, że no tutaj ta zdolność do transformowania się, która być może jest zaniedbywana, a będzie może decydująca, żeby unikać na przykład przyszłych pandemii, że pewne gospodarstwa czy pewne systemy będą musiały inaczej funkcjonować, a tego wsparcia dla transformacji nie ma takiego oczywistego. Więc tutaj jest taki postulat, żeby wspierać tą zdolność do transformacji, a nie tylko zdolność do trwania, rozwiązywania krótkookresowych problemów, ale też przede wszystkim właśnie adaptowania się i transformacji, i umożliwienia transformacji, czyli w ogóle zmiany kierunków tych systemów. To tyle, jeśli chodzi o COVID, i teraz przekazuję ostatnie krótkie wystąpienie Witkowi. Dzień dobry Państwu. Ja z kolei chciałbym podsumować jakby nasze dzisiejsze spotkanie i przedstawić te elementy badania, które z jednej strony były jakby podsumowujące taką syntezą całości, ale również miały takie elementy w sobie, które jakby były dość szczegółowo badane i dlatego przyjrzymy się dzisiaj właśnie im. Gdyby Państwo chcieli więcej z czegoś z tych informacji zobaczyć, poczytać, które będą dzisiaj przedstawiane w mojej części, to po pierwsze na stronie internetowej projektu są dostępne raporty szczegółowe, bardzo szczegółowe dla każdego kraju, dla każdego studium przypadku, tak? Z drugiej strony ukazał się w końcu 2020 roku artykuł w czasopiśmie Eurochoices, jak również w serii opublikowane zostały dwa artykuły, które również co nieco pozwalają na poznanie tych metod i wyników dotyczących Polski. Prosiłbym o następny slajd. Tutaj jakby koncentrujemy się na tym, jakie funkcje są pełnione przez systemy rolnicze. I aby zbadać te funkcje i ich skuteczność, ich ważność pomiędzy tych studiów przypadku, wykorzystana została metoda FOPIA, która została jakby jeszcze wcześniej opracowana przez innych naukowców. Jest to FOPIA, czyli Framework of Participatory Impact Assessment, ale dla potrzeb SurePharmo została dość mocno zaadoptowana, zmieniona i ma na celu po pierwsze ocenę ważności i skuteczności pełnienia tych funkcji przez systemy rolnicze, z drugiej kolei ocenę odporności tych systemów, jak w percepcji interesariuszy, określenie strategii, które są implementowane przez podmioty, przede wszystkim przez gospodarstwa rolne, aby tą odporność utrzymać na dobrym czy pewnym poziomie, tak aby wzmocnić się przed możliwymi ryzykami i następstwami tych ryzyk, jak również określenie właśnie atrybutów odporności oraz ich wpływu na funkcjonowanie i pełnienie funkcji. Badanie to było jak i podobnie jak inne przeprowadzane we wszystkich 11 krajach studiów przypadkach w składzie od 6 do 26 uczestników i średnia to była 17 osób. W niektórych krajach bardzo mało, w niektórych krajach troszkę więcej. Również zróżnicowane było, interesariusze zróżnicowani byli według typów, czyli przede wszystkim byli to rolnicy, ale również duży udział mieli przedstawiciele władz lokalnych, samorządów, sektor przetwórstwa, NGOsy, ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje naukowo-badawcze. Bardzo podobne są te jakby podziały we wszystkich tak naprawdę badanych krajach. Dziękuję. Podejście metodyczne chciałbym tutaj przypomnieć przez panią profesor Zawalińską, już przywoływane te funkcje, ale aby jakby dobrze zrozumieć wykres, który będzie na następnym slajdzie, chciałbym tylko przypomnieć, jakie kluczowe funkcje są przypisywane systemom rolniczym, czyli przede wszystkim to jest dostarczanie dóbr prywatnych, mamy takie cztery funkcje i to jest produkcja żywności, produkcję biomasy, czyli faktycznie wszystkie inne zasoby naturalne, które
wytwarza gospodarstwo rolne w swoim procesie produkcyjnym, wszystko oprócz tej głównej, kluczowej produkcji. Jest to zapewnienie rentowności ekonomicznej, czyli aby gospodarstwa czuły się pewnie i jakby dochód był dostateczny dla funkcjonowania i rozwoju, jak również jest to jakość życia, czyli aby rolnicy, aby mieszkańcy wsi czuli, że na miejscu lokalnie są oferowane przyzwoite warunki pracy, jest możliwość zatrudnienia i jest te dochody jakby są dostateczne. I są również cztery funkcje publiczne, czyli przede wszystkim w zakresie zasobów naturalnych, czyli utrzymanie ich w dobrym stanie. Tutaj mowa jest oczywiście o wszystkich z nich, o wodzie, glebie, powietrzu. Jest to ochrona bioróżnorodności, czyli ukierunkowana na ochronę tego stanu, który jest, a nawet wspieranie rozwoju jakby działań prośrodowiskowych. Jest to również atrakcyjność obszarów wiejskich ogółem, czyli zapewnienie, aby były nie tylko miejscem wykonywania czy uprawiania rolnictwa, tak, ale również były dostatecznie, pozostawały atrakcyjne w sensie zamieszkania, turystyki, jakichkolwiek innych działalności pozarolniczych. No i oczywiście ostatni, jest to dobrostan zwierząt, czyli zapewnienie ich zdrowia i dobrostanu, ale tutaj ta funkcja oczywiście była odzwierciedlana czy oceniana w zależności od tego, jak system rolniczy był badany, dlatego że w tych systemach rolniczych, na przykład ogrodnictwo w Polsce, oczywiście dobrostan zwierząt, których te gospodarstwa rolne nie mają, nie był oceniany. I poproszę tutaj o następny slajd. Proszę zobaczyć, tutaj jest faktycznie zagregowana informacja o tym, jak sami interesariusze oceniali, po pierwsze, ważność tych funkcji, które przed chwilą z Państwem zobaczyliśmy, jak również o ile skuteczne jest wykonywanie tych funkcji przez system rolniczy. Czyli widzimy tutaj pierwsza i trzecia linijka, czyli produkcja żywności i rentowność ekonomiczna, tak faktycznie była we wszystkich studiach przypadku rozpatrywana jako najbardziej ważna, czyli te kwestie opłacalności, dochodu, jak również to, że jest potrzeba produkcji tej żywności i jest na nią popyt, jest potrzeba na rynku, były głównymi, które były zaznaczane przez interesariuszy. Tutaj jest oczywiście, można to głębiej wszystko wchodzić, dlatego że był również podział dość mocny i znaczny w zależności od typu interesariuszy. Czyli rolnicy wskazywali przede wszystkim, że najważniejsza jest rentowność ekonomiczna. Ogółem wszyscy bardziej zwracali uwagę na to, że produkcja żywności i zapewnienie pewnego poziomu dostarczania tej żywności na rynek jest ważny, a z drugiej strony inni interesariusze poza rolnikami wskazywali, że produkcja biomasy i właśnie ukierunkowanie na taką biogospodarkę jest bardzo ważna. Jeżeli mówimy o skuteczności, to tutaj produkcja żywności, widzimy tutaj im wyżej, im bliżej górnego prawego rogu jest to kółeczko, tym bardziej skuteczny jest system rolniczy w dostarczaniu czy spełnianiu tych swoich funkcji. I tutaj znowu widzimy podobnie, że produkcja żywności w wielu systemach rolniczych jest oceniana dość wysoko. Rentowność ekonomiczna z drugiej strony jest oceniana średnio, a jeżeli przejdziemy do dóbr publicznych, czyli cztery ostatnie funkcje, to jest akurat skuteczność, czyli jakby wydajność tych systemów rolniczych w zapewnieniu dóbr publicznych jest najniższy. Oczywiście różni się to mocno w zależności od każdego studium przypadku, ale to są takie jakby podsumowanie ogólne. Poproszę o następny slajd i jeszcze parę razy kliknąć, żeby do końca. Aha, dziękuję bardzo. Jak odporność wpływa na pełnienie funkcji przez systemy rolnicze? Tutaj faktycznie również podsumowujemy
jak według odpowiedzi interesariuszy, co jest tą odpornością. I wynikiem jest to, że jest postrzegana jednak o granicach pomiędzy niską a średnią, jeżeli zagregujemy wszystkie zebrane informacje. A jeżeli popatrzymy na kontekst trzech zakresów odporności, to jednak najbardziej jakby przeważa, ciążą te systemy rolnicze do stabilności, a nie do adaptacyjności czy zdolności do transformacji. Co to oznacza? Że pomimo istniejących wyzwań, systemy rolnicze nie szybko szukają jakby możliwości zmian albo jakichś mniejszych, czyli adaptacji, czy większych, czyli transformacji, a starają się wykorzystać rezerwy, które posiadają, aby po prostu przetrwać. Drugi wniosek to jest to, że systemy rolnicze mają spore trudności z transformacją. Wiąże się to z potrzebą doinwestowania pewnych granic wzrostu i większość właśnie interesariuszy uważa, że jakby tych możliwości transformacji w ramach, znaczy poza ramy tych systemów rolniczych, które teraz istnieją, jest bardzo mała. Adaptacyjność z drugiej strony była również, koncentrowała się tylko na niewielkich krokach, niewielkich zmianach i była ukierunkowana po to, aby przywrócić ten system, ten stan stabilności i ponownie jakby czekać, aż wyniknie jakieś pewne nowe wyzwanie, aby na niego tak na szybko szukać odpowiedzi. Jednocześnie interesariusze postrzegają potrzebę tej transformacji, że jakby ta sytuacja, która teraz istnieje, ten stan jest zadowalający, ale jest zrozumienie tego, że w przypadku rozwoju dalszego, w przypadku intensyfikacji wyzwań, ta transformacja jednak będzie niezbędna, ale nie ma konkretnej wiedzy, co i w którym kierunku powinno się odbywać. Poproszę o następny slajd. Jak wpływają strategie podejmowane przez gospodarstwa rolne czy przez podmioty w systemach rolniczych na ich rozwój? Przede wszystkim te strategie, które były dotychczas, są oceniane jako takie, które nie były wystarczające, aby osiągnąć pozytywne zmiany we wszystkich zakresach, czyli i społecznym, i gospodarczym, i środowiskowym, ale targetowały tylko któreś jedno z nich, tak? Nie były takimi kompleksowymi podejściami, a były rozwiązaniami na już, na teraz i bardziej targetowały krótkookresowe zmiany. Tak jak poprzednio w sensie odporności, również w sensie strategii implementowanych przez gospodarstwa rolne, można powiedzieć, że utrzymywały one gospodarstwa rolne w stabilności, ale nie sprzyjały ich adaptacji czy transformacji, jak również zauważono, że prowadziły do pewnego wycieńczania płaszczyzny społecznej, czyli mamy tą depopulację tak obszarów wiejskich, mamy niskie zarobki w rolnictwie, które prowadziły również do niedoboru pracowników i skutkowało to jakby i bardziej szerokim wpływem na tą płaszczyznę społeczną. Jak również wykorzystywane podejścia, technologie, praktyki rolnicze zmniejszały jednak jakość zasobów naturalnych i bioróżnorodności, czyli wpływały na nie negatywnie. Również zauważono, że prowadziły one do limitów sukcesu. Tak jak Błażej tutaj dzisiaj już wspominał, są pewne ograniczenia, przynajmniej w percepcji tak interesariuszy, do jakby intensyfikacji, do rozwoju, do zwiększania wolumenów produkcji z kilku powodów. Przede wszystkim to jest ograniczenie dostępu do gruntów rolnych, a z drugiej strony plony, przynajmniej w większości tych krajów badanych, są uważane jako bliskie do poziomów maksymalnych, czyli tutaj intensyfikacja mogłaby tylko, czy efekt skali mógłby odgrywać tą rolę wzrostu czy rozwoju dalszego ekonomicznego tych gospodarstw, ale jednak to jest również ograniczone. Poproszę następny slajd.
Jeżeli chodzi o atrybuty odporności, to tutaj na tym rysunku są tak naprawdę odzwierciedlone rezultaty dwóch badań. Dlatego, że w ramach przywołanej przeze mnie FOPI były oceniane strategie dla aktualnych systemów, czyli to, co było, to, co jest teraz, te strategie, które były wykorzystywane w przeszłości. Ale również w FOPI 2, na którą dzisiaj niestety nie wystarcza czasu, były oceniane możliwości rozwoju, czyli interesariusze wskazywali, co powinno się zmienić w ich systemach rolniczych, w którą stronę powinny dążyć i być może jakie inne systemy alternatywne tak powinny być wykorzystywane, jakby w którą stronę powinien dążyć ten rozwój. I tutaj mamy sporo atrybutów odporności. Wiem, że to jest na pierwszy rzut oka troszkę tak skomplikowane, ale podsumowując, można powiedzieć, że na razie wszystkie strategie, które były wykorzystywane przez gospodarstwa rolne, były ukierunkowane na ulepszenie racjonalnej opłacalności. Czyli znowu mamy potwierdzenie tego, że rentowność ekonomiczna występuje tutaj głównym czynnikiem dla rolników i to ona jakby jest tym miernikiem, przez który jest jakby rozpatrywana w ogóle działalność rolnicza i jej skuteczność i jakby sens tej działalności. Ale w wyniku tego, że oceniamy również alternatywne systemy rolnicze, czyli gdzie, w którą stronę to powinno dążyć, interesariusze uważają, że powinny być jednocześnie targetowane różne atrybuty, które pomogą jakby stworzyć takie środowisko funkcjonowania i gospodarstw rolnych i innych podmiotów, które będą już ulepszać czy wspierać te podmioty w dostarczaniu, w wypełnieniu swoich funkcji. I tutaj najważniejszymi atrybutami są zaznaczone procesy prośrodowiskowe, współpraca pomiędzy interesariuszami, jak również środowisko instytucjonalne, ale nie zapominając również o racjonalnej opłacalności. Pozostaje ona kluczowa w percepcji interesariuszy. I poproszę o następny slajd. Podsumowanie podzieliłem na dwie części. Przede wszystkim, jakie są tutaj nasze konkluzje badawcze, czyli w percepcji interesariuszy produkcja żywności, rentowność ekonomiczna i utrzymanie jednak zasobów naturalnych, chociaż i mało skuteczne, jak widać z rezultatów badania, jednak ważność ich jest postrzegana jako wysoka, tak? Skuteczność prywatnych funkcji była zróżnicowana, a najwyższa była we Włoszech w przypadku produkcji orzechów laskowych i w Rumunii w przypadku gospodarstw mieszanych. We Włoszech było to wyjaśniane jako znaczny wzrost, ciągły wzrost w ostatnich latach popytu na ich produkcję, co prowadzi do dość dobrych zysków. A w Rumunii akurat rola dopłat unijnych była postrzegana jak tym instrumentem, który prowadzi do wysokiej rentowności ekonomicznej. Ogółem poziom skuteczności produkcji żywności jest pomiędzy poziomem średnim a wysokim we wszystkich studiach przypadku. Co prawda oprócz Hiszpanii w produkcji owiec i w polskim ogrodnictwie. Funkcje przedstawiające płaszczyznę społeczną nie były zaznaczane jako szczególnie ważne przez interesariuszy, a ich skuteczność była oceniana średnio, na poziomie średnim. Jeżeli chodzi o te cztery ostatnie funkcje publiczne, to oceniane były na poziomie średnim, ale było znaczne zróżnicowanie w odpowiedziach interesariuszy różnych grup. I tak w systemach z intensywną produkcją oceniana skuteczność jakby pełnienia funkcji publicznych była znacznie wyżej, aniżeli w innych studiach przypadków. A szczególnie wysoko oceniano pełnienie tych funkcji we Francji, w produkcji mięsa. I ogólnie te wyniki były znacznie wyższe produkcji zwierzęcej w porównaniu do produkcji roślinnej. I następny slajd to są
implikacje polityczne. Nie są to co prawda wszystkie wnioski, które zebraliśmy w wyniku naszych badań, ale postarałem się tutaj wyselekcjonować tylko te, które targetują przede wszystkim pełnienie właśnie funkcji przez systemy rolnicze, aby to było spójne z tym, co dzisiaj prezentowałem. Czyli kluczowym wnioskiem jest to, że rolnicy aktualnie są przytłoczeni liczbą i skutkami wyzwań, właśnie przede wszystkim tych krótkookresowych, czyli jest jakby tak ciągła percepcja, że coś się stanie, coś się będzie odbywało i trzeba na to będzie reagować. W wyniku tego spada odporność tych systemów rolniczych w całości, tych gospodarstw rolnych, które są ich elementami, na inne wyzwania i prowadzi to do niższej skuteczności pełnienia ich funkcji ogółem. Wnioskiem jest to, że potrzeba jest wsparcia współpracy pomiędzy podmiotami, jak w systemie rolniczym, tak i w otoczeniu tego systemu, aby te modele jakby biznesowe w rolnictwie pomagały odpowiadać tym wyzwaniom, jak długotrwałym, tak i nagłym. Decydenci, uczestnicy łańcucha tworzenia wartości, którzy tutaj są wyodrębniani jako kluczowi aktorzy w sensie, w zakresie jakby tworzenia polityki, powinni tworzyć dla rolników takie środowisko, które pomagałoby im przekierować swoją uwagę z tych wyzwań krótkookresowych i nagłych na perspektywę rozwoju długoterminowego. To pozwoli nie tylko jakby na polepszenie sytuacji konkretnych gospodarstw rolnych, ale również jakby całego systemu rolniczego, jak również atrybutów odporności, co będzie jakby pozytywnie wpływało na inne podmioty również. I to kluczowym jest to, że rolników należy wspierać wiedzą, czyli rozwiązania dla ich problemów faktycznie istnieją i w literaturze, i w praktyce w różnych krajach, ale ta wiedza powinna być lepiej dostarczana do rolników, powinna być bardziej zrozumiała i przejrzysta. A dla implementacji tych rozwiązań, które są jakby znane, wciąż jest potrzebne wsparcie techniczne, ekonomiczne i prawne. Ostatnią konkluzją jest to, że polityki rozwoju powinny bazować się na długookresowej wizji, co zresztą jakby jest, ale jednak nie zawsze polityki również WPR targetuje tak pewien cel, który jest w przyszłości. Chociaż inne polityki, jak Nowy Zielony Ład, tak wyznaczają pewne cele, ale nie brak tam właśnie tego, co chcieliby osiągnąć rolnicy czy inni interesariusze dla siebie. Czyli ważne jest zaznaczenie ich miejsca i określenie, co będzie z nimi. Nie tylko jak oni będą wpływali na środowisko, na klimat czy na inne aspekty, ale co tak naprawdę stanie się z nimi po tych tam 30-40 latach. I to z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zdajemy sobie sprawę, że zarzuciliśmy Państwa takim wielowątkowością. Dużo mówiliśmy, oddajemy już głos Państwu. Prosimy o jakieś pytania, komentarze. Można? Tak, proszę. Jestem słyszany, tak? Tak. Mili Państwo, no w sensie zadań, jakie mieliście do spełniania, to jest szóstka. Na pewno w tym horyzoncie spotkacie się z wyróżnieniem, bo te zadania odcinkowe zostały, tak jak to zostało nam przekazane, świetnie wykonane, jest bardzo dużo informacji, wiedzy i tak dalej. Ale ja myślę troszkę dalej. Otóż trzeba wypłynąć na głębie. Przypomnieliście mi moją młodość badawczą, bo w czasach PRL-u badałem odporność gospodarstw indywidualnych na rozmaite uwarunkowania, przede wszystkim ustrojowe, prawne. Polska Ludowa była inne formułowała uwarunkowania prawne dla gospodarstw indywidualnych w latach 60., 70. i 80. I to trzeba było widzieć. W związku z powyższym myślę o tym, że w instytucie warto by później te wszystkie wasze
badania wykorzystać w postaci no, chociażby takiej monografii na temat odporności polskiego systemu, przede wszystkim gospodarki rolnej, na rozmaitego rodzaju warunkowania. I tu mi brakowało dwóch rzeczy. No po pierwsze, ewentualnie prosiłbym o zabranie głosu, czy panią Katarzynę, czy Zawalińską, panią profesor, czy pana doktora Witalia, w takiej kwestii. Gdzie w jakiej teorii ekonomii umieścicie tą wielowątkowość, tą fragmentaryczność, te nasze badania odcinkowe? No, ktoś mógłby podejść do tego, że to są jakiegoś rodzaju no, odcinki. Czy to jest ekonomia neoinstytucjonalna? Czy to jest ekonomia, ewolucja ekonomii głównego nurtu? Czy to jest już ekonomia środowiskowa? Czy to jest problem ewolucji kwestii agrarnej? Przecież jest wspaniała książka profesora Wilkina, mam ją przy sobie, Jakość rządzenia w Polsce. To znaczy, wy pokazujecie w gruncie rzeczy, co się dzieje na drodze od governingu do governance. No to pokażcie, jak to się jest w Polsce z tych badań. Pokażcie. No i tutaj trzeba sięgnąć do drugiej kwestii. Mianowicie, jaka jest odporność właśnie rolnictwa, gospodarki żywnościowej szerzej, czy rynków rolnych na zmiany ustrojowe, prawne. Tutaj coś się stało po 2015 roku. Mamy wyraźne determinanty w podziale dochodów. Można powiedzieć, że nie wiem, czy substytucyjny, czy komplementarny podział dochodów rolniczych w kierunku właśnie tej no, aspektów socjologicznych, aspektów powiedzmy sobie w podziale uwzględnionych tych bardziej społecznych. No, w gruncie rzeczy mamy do czynienia ze zmianami jakościowymi rządzenia, prawda? Klasyczne 500+ coś zmieniło w mentalności, w percepcji, czy w adaptacyjności tych systemów. Czyli krótko mówiąc, te dwie rzeczy. Prosiłbym o pokazanie, czy macie jakąś przesłankę, w jakim aspekcie teoretycznym ekonomii, czy ekonomii rolnej bliżej umieścić te wasze badania. I druga kwestia, no co możecie powiedzieć na temat odporności systemu rolnego w Polsce na zmiany przede wszystkim w uwarunkowaniach prawnych. No przecież mamy wokół nas, jeśli nie ewolucję, to w każdym bądź razie pełzające zmiany ustrojowe, bardzo wyraźne w tym kierunku. To może tyle na razie. Dziękuję. Dziękuję. Mam sygnał, że było sformułowane pytanie jeszcze na czacie. Brzmiało ono następująco. Jest to pytanie od pana profesora Krzysztofa Gorlacha. Czy mogliby państwo podać jakieś zasadnicze i w miarę jednoznaczne policy recommendations, bo to chyba byłoby najciekawsze, z wyrazami szacunku, Krzysztof Gorlach. Czyli jest pytanie o rekomendacje polityki z tych wszystkich badań. Dziękuję bardzo. Zapisuję na razie te pytania i zaraz postaramy się odnieść do nich.
Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania, to zbierzemy i postaramy się odpowiedzieć. Kolejną osobą jest ta śpiewaczka. No, to proszę, zapraszam. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że bardzo się przestraszyłam, że będzie wasze seminarium, bo bałam się, że nic nie zrozumiem, a było fascynujące i bardzo ciekawe. Jest bardzo, bardzo wiele wątków, które były ciekawe. My z Michałem Dudkiem napisaliśmy właśnie artykuł o resilience na podstawie no, dużo węższego działu, więc na temat produkcji owoców i warzyw, jak się zachowywali producenci owoców i warzyw w trakcie COVID-u, więc jakby tam jakoś widzę kontynuację, czy też rozwinięcie tego, co wyście pisali, korzystaliśmy, nie ukrywam, z waszego modelu, więc myślę, że chyba chodzi o to, żeby to działało, szło dalej. Moje pytanie jest, mam dużo pytań, ale chyba przede wszystkim chciałam zapytać o kwestię środowiskową. Osoba referująca temat sukcesji mówiła, że jeden z problemów jest kwestia środowiskowa i chciałam się zapytać, o co dokładnie chodzi. Czy kwestia środowiskowa chodzi o to, że to jest kolejne, to co potem, o czym Witek mówił, czy to jest kwestia tego, że to jest powoduje kolejne utrudnienie jakby dla rolników to jest to kolejne obciążenie, czy o coś innego chodzi. I druga sprawa, która co prawda też potem wybrzmiała, ale chciałam jeszcze bardziej dopytać, to jest kwestia instytucjonalna. Też Witek potem wspominał o tym, że rolnikom brakuje czy potrzebują wiedzy. Chciałam zapytać, jak to Państwo widzą, szczególnie w perspektywie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo z naszych badań z Michałem, z dyrektor Stany i Adamem Czarneckim wynikło, że ja mam taką interpretację naszych badań, że rolnicy polscy są bardzo samotni, tak, poradzili sobie dosyć dobrze w COVID-zie, ale tylko dlatego jakby dzięki dzięki samym sobie, bez ośrodki doradztwa rolniczego bardzo, no nie przyczyniły się w żaden sposób do poprawy ich sytuacji w tak nagłej i dosyć dramatycznej sytuacji. To byłoby z grubsza na tyle. Chciałam się jeszcze dopytać też, czy jeszcze dwie rzeczy, czy gdzieś można znaleźć jakby wnioski bardziej podzielone na kraje, bo przypuszczam, że te wnioski, które teraz referował Witek, bardzo zresztą ciekawe, pewnie jednak, gdy przyjrzeć się temu bliżej lokalnie, będą bardzo, bardzo różne, oraz gdzie można znaleźć te alternatywne scenariusze, czy też alternatywne odpowiedzi na to, jakby te scenariusze przyszłości. Jeszcze raz dziękuję, bo naprawdę było to bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy może jeszcze jakieś pytania, czy... Ja mam takie jedno, ale szczegółowe pytanie. Czy wśród atrybutów odporności uwzględniliście doświadczenie, na przykład doświadczenie rolnika, czy doświadczenie społeczności rolniczej, przeszłych jakichś gwałtownych wydarzeń, jakichś katastrof naturalnych, bo z badań wynika, że to jednak ma znaczenie dla lepszego radzenia sobie, jeśli chodzi o przyszłe wydarzenia. Mówię o katastrofach naturalnych, mówię o gwałtownych zjawiskach pogodowych. Nie zawsze, znaczy niektóre badania wskazują, że nie jest to decydujący czynnik, ale wiele badań wskazuje, że to jest jeden właściwie z kluczowych, tak? Mhm. Dziękuję. To może jakoś zaczniemy się odnosić pomału. Dziękuję za te pytania. Tak, nie wiem, czy będę miała panu profesorowi Czerzewskiemu tak ładnie odpowiedzieć, bo tutaj ekonomii w sumie to jest bardzo mało w tym podejściu, powiem. To nie jest podejście ekonomiczne, to jest podejście, można powiedzieć, transdyscyplinarne i tutaj dużo jest zaczerpniętych idei z teorii systemów i z ekosystemów i w ogóle nawet psychologii, a ekonomii to jest mało. Właśnie nawet się cieszę, że to pan profesor podpowiedział, że to właśnie no, głównie ekonomia instytucjonalna i to właśnie od governing do governance. To jest chyba najtrafniejsze, bo tutaj nie ma jakichś założeń ekonomii właśnie
neoklasycznej, czy jakichś nurtów nam. To jest, bym powiedziała, bardzo pozaekonomiczna teoria. Oczywiście tutaj mówimy o czynnikach ekonomicznych, ale one tutaj tej teorii nie determinują właśnie. Teoria jest nieekonomiczna, bym powiedziała, właśnie z tego teorie systemów tutaj były wykorzystane głównie. Oczywiście ten czynnik instytucjonalny, te zmiany prawa, tutaj to cały czas się to przewija, ponieważ no jakiekolwiek, właśnie nie do końca zrozumiałam, czy my tutaj w jakim sensie te uwarunkowania prawne, czy my bierzemy pod uwagę, no oczywiście one wpływają zarówno na to, jak na działania tych aktorów, to szczególnie tutaj jest wpływ, bo my bardzo szczegółowo badamy zakres możliwości właśnie tych działania tych aktorów, bo wiemy, jakie powinni mieć atrybuty, wiemy, co powinni robić, ale oczywiście są ograniczeni tymi uwarunkowaniami prawnymi, one się zmieniają. No to jest jakby element już taki na poziomie szczegółowym, natomiast nie wiem właśnie, czy tutaj dobrze zrozumiałam, że ta zmiana tu ma też wpływ na zmianę mentalności. Jeśli można, ale... Agnieszko, tu tak? Podpowiem. No, chodzi o pewne, opinia twoja, jak prawo zmienia proporcje strukturalne, na przykład w podziale dochodów. No, chociażby weźmy te rzeczy, dopływ gotówki na wieś w postaci rozmaitych decyzji, czy 500+, czy potem rozmaitych wypraw dodatkowych, tak, on spowodował zasadnicze zmiany i w zatrudnieniu, i w motywacjach produkcyjnych i tak dalej. Znaczy w tym wypadku tej odporności na to nie było, wręcz właśnie była ta, co mówicie, zdolność do adaptacji, do transformacji, ale w jakim stopniu? Dzisiaj już jest sytuacja odwrotna, znaczy zmienia się powoli. Tamto zostało uznane za starą datę, że to się należy, a teraz są oczekiwania inne w dalszym ciągu. Teraz są oczekiwania rynkowe o zakresie właśnie konkretyzacji podaży, wejścia na rynki i tak dalej, czyli na przykład ja tutaj gdybam, ale może wyjdzie z takich badań, że to są takie krótkookresowe dostosowania, prawda, że jednak ta ekonomia będzie u podstaw jakichś innych zachowań i, no i też w zależności od wielkości gospodarstwa, od różnych, czyli krótko mówiąc strukturalne dostosowania w tym względzie. Ale to jest polski przypadek. Tak, teraz rozumiem bardziej. Tak, właśnie my, ponieważ ta teoria się wywodzi z teorii systemów, to też patrzymy właśnie na cykliczność tego, że właśnie wszystko podlega cykliczności. Może wyświetl, Ado, ten slajd taki, chyba ósmy slajd, który pokazuje, że dokładnie bierzemy pod uwagę to, że te wyzwania trafiają w bardzo różnych momentach rozwoju zarówno samego systemu, jak i te wyzwania są cykliczne. Tam był ten ósmy slajd. No. Przez chwilę. Więc my wiemy właśnie, że governance tak się zmienia, że demografia gospodarstw się zmienia, że są cykle produkcji rolniczej. Właśnie o to chodzi, żeby to brać pod uwagę. Całe to podejście, mimo że jest dynamiczne, bo może ten rysuneczek tych poszczególnych elementów sugerował jakąś statyczność, ale właśnie wprost przeciwnie. Dlatego właśnie sięga do systemów, do teorii systemów, bo tam jest mowa o dynamice i o pewnej cykliczności tych zjawisk i że bez tego nie da się tego zrozumieć, bo pada na różny grunt. Świetnie. I to jest właśnie przejaw tej teorii, która powinna być rozszerzona i napisane, że to jest właśnie ten wkład do teorii ekonomii w gruncie rzeczy w tym zakresie. No i rozwinąć to by trzeba było, ale to trzeba by było po prostu podporządkować także no, instatu nastędzi takim założeniu. Także o to mi by chodziło, ale to rozumiem ciekawe, to. Tak. Tak, to dziękuję, to też
fajny komentarz do naszych, będziemy się zastanawiać tak nad publikacjami, co może być ciekawe właśnie z punktu widzenia rozwoju też teoretycznego przy tylu badaniach empirycznych, ale też właśnie te teoretycznych rozważań. To drugie pytanie w takim razie profesora Gorlacha o te policy recommendations. To no, staraliśmy się w tych prezentacjach o tym trochę mówić. Oczywiście trudno jest je tak szybko wziąć, no ale powiedzmy takie główne punkty. Tak jak mówiliśmy, do tej pory polityka głównie nastawiona była, szczególnie wspólna polityka rolna, no jednak na stabilizację dochodów, czyli na tą stabilność, na ten zakres odporności, o którym mówiliśmy, że się nazywa stabilność, czyli pomaganie w trwaniu, tak? Czyli jakby w tej strategii żółwia. Więc tutaj w tej stabilności po pierwsze trzeba też przerzucić się na wsparcie adaptacyjności i zdolności do transformacji. Czyli więcej działań powinno być poświęconych właśnie transferowi wiedzy między nauką, doradztwem, praktyką. Więcej zachęt do integracji poziomej i pionowej, bo to się okazuje bardzo ważnym atrybutem potem tej odporności. To wymaga na pewno też ten transfer wiedzy, też zmiany zakresu doradztwa, że też były takie postulaty, żeby doradztwo też było właśnie w dużej mierze takie nastawione na zmienianie mentalności, na zmienianie, na te miękkie takie umiejętności, żeby rolnicy na przykład chcieli wprowadzać też nowe technologie. To też jeśli chodzi o tą zdolność do transformacji, żeby wspierać wspólne projekty publiczno-prywatne, które by angażowały większą liczbę aktorów, nie tylko ten sam system rolniczy, ale też jego otoczenie, bo okazuje się, że ważną rolę pełni otoczenie też, że sam wewnątrz systemu nie da się zbudować jego odporności, potrzebny jest wpływ aktorów z zewnątrz. Też no oczywiście innowacje, szukanie nisz, wspieranie właśnie takich tych atrybutów związanych z różnorodnością, wspieranie właśnie współdziałania aktorów, a nie tylko wiadomo nas beneficjentami projektów są. Może być jeden beneficjent, tak, a chodzi o to jeden rodzaj beneficjenta w tym sensie, a tutaj chodzi, żeby łączyć tych beneficjentów zarówno tych z systemu, jak i spoza systemu, żeby wspierać te atrybuty dywersyfikacji, atrybuty współdziałania, atrybuty, czyli bardziej się nie tyle się skupiać na osobach, co na relacjach. I na relacjach i budowaniu te usieciowienia na przykład. No, trudno tutaj tak to wymienić. Chodzi o te kierunki, tak, żeby przeformułować się ze stabilności na adaptacyjność, transformowalność, żeby patrzeć, czy budują się przy okazji tych działań te atrybuty, które odpowiadają głównie za tą atrybuty, które odpowiadają za odporność. I no tak. I myśleć o aktorach w szerszym spojrzeniu, znaczy, że wspierać relacje między aktorami, a nie samych aktorów za pomocą tych działań. Oczywiście już wspólna polityka rolna włączyła ten element odporności do działań, tylko właśnie chodzi o to, żeby znowu nie skończyć na działaniach, które wspierają tylko ten jeden zakres, czyli stabilność dochodów, tylko właśnie, żeby bardziej stawiały się na adaptacyjności, zdolność do transformacji tych beneficjentów. To tak gdybym mógł tylko uzupełnić właśnie, że jakby tak jak pokazywałem w prezentacji, że wnioskiem kluczowym jest to, że tak jak profesor Zawalińska przed chwilą też jakby, ale chciałem jeszcze coś dodatkowego dodać,
że te polityki powinny właśnie wspierać nie tylko jedną pewną kwestię, lecz targetować, starać się targetować tak jakby kilka tych atrybutów, kilka kwestii i w zakresu ekonomicznego, i społecznego, i środowiskowego. I faktycznie to, co mamy w proponowanym WPR-ze, to już coraz bardziej jest implementowane, tak jak na przykład te wprowadzane ekoschematy, tak, czy które mają być wprowadzone. To już będą właśnie uzależniać dodatkowe dopłaty od pewnych działań podejmowanych przez rolników w zakresie ochrony środowiska i działań proklimatycznych. Faktycznie w poprzednim WPR-ze również próbowano już realizować takie podejście, tak, oprócz dopłat bezpośrednich mieliśmy to zazielenienie, ale które jednak w konkluzji Eurokomisji okazało się nie tak skuteczne, jak oczekiwano. Teraz te podejścia jakby zmieniają się, są bardziej dywersyfikowane i teoretycznie już nawet odzwierciedlają to podejście, które proponuje Szurfarm, tak? Czyli bardziej ukierunkowywać się nie w jedną stronę, gdyż daje to pewną taką polaryzację później w rozwoju, albo nawet nie rozwoju, a po prostu w ukierunkowaniu pieniędzy unijnych w konkretne gospodarstwa, ale również, aby to przynosiło pewne skutki, pewne dobra publiczne i pełnienie tych funkcji właśnie publicznych. Jeżeli chodzi o rekomendacje dla polityk, to tutaj specjalnie na czacie, bo tak troszkę trudno jest na słowach to powiedzieć, wrzuciłem link do dokumentu, który podsumowuje w Szurfarmie właśnie analizę polityk, w tym WPR-u, polityk unijnych ukierunkowanych na wsparcie rolnictwa i ocenia te ich, po pierwsze, ograniczenia albo możliwości, które im daje, jak również właśnie formułuje te rekomendacje. Również zachęcałbym, jak tylko ukaże się książka Szurfarmu, oczywiście powiadomimy o tym na stronie IRWIR-u, tam również będą jakby bardziej już takie precyzyjnie sformułowane rekomendacje dla polityk. Przede wszystkim, jeżeli chcielibyśmy tak ogółem ocenić to, co jest proponowane, czyli takie bardzo syntetyczne podsumowanie w jednym zdaniu, to przede wszystkim to powinno być długofalowość i przewidywalność kształtowania tych polityk. Jeszcze dodam właśnie, że akurat my dzisiaj nie przedstawialiśmy z tego modułu, który był cały poświęcony polityce. Dzięki, Witku, że to wkleiłeś. To jest tylko policy brief, ale są szczegółowe raporty dotyczące analizy tylko i wyłącznie nastawionej na politykę i narzędzia wspierania odporności. My dzisiaj akurat tego modułu nie ruszaliśmy, ale jest to cały osobny obszar badań i zachęcamy do zajrzenia tam dla szczegółowych rozwiązań. Jeżeli mogę. Jeszcze w tym temacie, tak? Piotrek, jeszcze, tak, chciałem jeszcze tutaj odnieść się do tych pytań, które zostały między innymi zadane przez profesora Czyżewskiego czy panią doktor Rutę Śpiewak. To chcę powiedzieć, że te wyniki naszych badań zostaną wykorzystane w programie nowym, czteroletnim, który będzie realizowany w naszym instytucie, czy już jest realizowany, a mianowicie społeczna i ekonomiczna żywotność polskiej wsi w warunkach europejskiej zielonej transformacji, a więc te badania będziemy kontynuowali i ten materiał, który został uzyskaliśmy w ramach tego projektu, przełoży się na nowe publikacje. Też kwestie tego, co się wydarzyło, czy jak rolnicy postrzegali to, co się dzieje w Polsce od roku 2015, czy nawet od roku 2004, to większość respondentów wskazuje, że ta polityka, która jest realizowana w ramach WPR-u, czy to, co się wydarzyło po roku 2015, wpływa na zahamowanie
między innymi zmian strukturalnych, na przykład przepływ ziemi został w znaczący sposób zahamowany, a chociażby to przysłowiowe 500+ stanowi pewnego rodzaju impuls dla pewnej grupy osób do rezygnacji między innymi z funkcjonowaniu na rynku pracy. Jeżeli chodzi natomiast o odpowiedź na pytanie pani doktor Ruty Śpiewak, to kwestie środowiskowe były bardzo szeroko podejmowane w naszych badaniach. Z jednej strony rolnicy wskazywali, co niosą za sobą zmiany klimatyczne, że wymagają one znaczących nakładów na chociażby na te nawodnienia, a z drugiej strony wzrastają ryzyka, więc pojawia się problem ubezpieczeń. No, całe seminarium tej problematyce ryzyk i kwestii ubezpieczeń od tych ryzyk były realizowane na tych naszych workshopach czy seminariach, a z drugiej strony kwestia tego europejskiego zielonego ładu. Rolnicy już ponoszą znaczące koszty dostosowawcze, aby dostosowywać jakość produkcji tej ogrodniczej, żywniczej do określonych uwarunkowań środowiskowych. Dziękuję. To będąc i jeszcze jedno. To też dotyczy odpowiedzi na pytanie pani doktor Ruty Śpiewak. Są opublikowane wszystkie raporty. Oczywiście w raportach są podzielone na informacje czy na prezentację wyników z poszczególnych państw. A więc jeżeli kogoś interesowały, aby problematyka jakiegoś państwa, także naszego kraju, to w tych raportach tego typu materiały można znaleźć. Dziękuję. Nie wiem, czy mogę jeszcze. Właśnie, jakbyś się odniósł. Gdybym jeszcze mógł, bo padło u dr Ruty Śpiewak, padła wzmianka o doradcach rolniczych i funkcjonowaniu ich jakby wpływie na działalność tych systemów rolniczych. To powiedziałbym tak, że ogólnie ten element jakby systemu rolniczego nie był odrębnie oceniany, jego jakby skuteczność, jego funkcjonalność, tak? Ale akurat mieliśmy warsztat poświęcony pewnym systemowym problemom w studium przypadku polskim i można powiedzieć z odpowiedzi interesariuszy to, że odbierają działalność doradców rolniczych bardzo pozytywnie w Polsce, ale z tym, że uważają, że nie mają dostatecznie czasu, ani wciąż mają jakby coraz mniej wiedzy o tym, co jest bardzo potrzebne dla rolników, dla właśnie adaptacji do nowych wyzwań, jak i takich realnych wyzwań, tak i wymogów nowych polityk. I co prawda jest to tylko jakby to, co mamy, jakby rezultaty tylko polskiego studium przypadku, ale przynajmniej taka informacja jest. I według interesariuszy doradcy rolniczy powinni być, znaczy coraz odciążani różnymi funkcjami kontrolującymi, biurokratycznymi, a bardziej skierowywać swoją działalność na właśnie stricte wsparcie rolników i podpowiadanie, jak powinni adaptować się i do nowych wyzwań i klimatycznych, i środowiskowych, i jak jakby bardziej przystosowywać się do tych polityk, które będą. Tutaj też wkleiłem ten raport dotyczący alternatywnych systemów rolniczych, to jest Deliverable 5.5, i tam jest akurat po raporcie na każdy kraj badany, czyli wszystkie 11 studiów przypadku. I korzystając z głosu, tutaj chciałbym prosić jeszcze panią Renatę Marks,
panią Renatę Marks-Bielską, która napisała, być może to gdzieś zgubiło się pomiędzy moimi linkami do materiałów, także chciałbym, żeby to nie umknęło. Tak, bo jeszcze mam odpowiedź dla Adama Czarneckiego i potem drugą rundę pytań, bo zgłosiła się ponownie Ruta, pani profesor Renata Marks-Bielska i pan doktor Janusz Rowiński, czyli jeszcze może odpowiedź na pytanie profesora Czarneckiego i dopuścimy do głosu jeszcze osoby. Tutaj pytanie Adama Czarneckiego było, czy doświadczenie ma znaczenie dla budowania odporności. Oczywiście to jest bardzo ważne i tutaj taki właśnie moduł był też poświęcony budowaniu takich zdolności antycypacyjnych. Oczywiście zarówno uczenie się z poprzednich doświadczeń, ale też w ogóle jakby budowanie takiej potencjału odpornościowego, tak, bo no nigdy nie wiemy, jakiego rodzaju będzie szok, budujemy tą tak zwaną ogólną odporność, no trochę to widać na COVID-zie, tak, że mieliśmy maratończyków, których ogólnie byśmy powiedzieli, no ten człowiek jest odporny, tak, zbudował swoją odporność, no i mamy starszego człowieka, który ma różne problemy, no i przychodzi COVID i okazuje się, że maratończyk umiera, a ten starszy człowiek, tak, okazał się zdrowszy, znaczy bardziej odporny na tą akurat, na ten akurat szok. No i teraz oczywiście jest informacja zwrotna, co takiego było w tym, tak, osobie starszej, mniej wysportowanej na przykład, a czego nie było w tym maratończyku młodszym i generalnie można by powiedzieć bardziej, wydawało nam się, zbudował tą odporność potencjalną, no, ale ta odporność się nie okazała wystarczająca, być może brakowało jakiegoś ważnego elementu, więc ta antycypacyjność, no znaczy, no, byłe doświadczenia budują nowe składniki tej przyszłej odporności oczywiście, ale tak jak mówiliśmy, odporność musi być też na nieprzewidywalne rzeczy, czyli, ale no to tutaj dopiero weryfikuje, doświadczenie właśnie weryfikuje, co w tym nieprzewidywalnym szoku okazuje się kluczowym elementem tej odporności. Przepraszam, ja tylko jeden taki komentarz pomyślałem sobie, że w stosunku do na przykład COVID-u, to rolnicy są na tyle specyficzną grupą, że ja już nie mówiłem tylko o doświadczeniu zebranym poprzez, bym powiedział, walkę na przykład z katastrofami naturalnymi w postaci na przykład osuwisk, podtopień, gwałtownych zjawisk pogodowych, ale nawet tego, że mieli jednak dosyć duże doświadczenia na przykład z chorobami zwierząt hodowlanych, co bardzo wpłynęło przecież na funkcjonowanie gospodarstw i tego, jak oni sobie później radzili, więc może to, co płynie z różnych innych badań, że rolnicy są odporni, to właśnie może też między innymi z tego wynikać, tak, z tego właśnie doświadczenia zebranego do tej pory. No tak, jest to w ogóle zawód obciążony dużym ryzykiem, więc radzenie sobie z ryzykiem jest jakby też częścią, tak. Tego, tylko że my cały czas podkreślamy, że patrzymy na to jako na system, żeby, bo ileś, nie wiem, gospodarstw może być nieodpornych, może upaść, może się nie odbudować, a system może zostać nadal odporny, więc tak przenosimy tą uwagę z jednostkowej odporności na odporność systemu, że to rolnictwo może zupełnie inaczej wyglądać, ważne, żeby pełniło jakieś funkcje i trwało. I to może oznaczać, że dużo gospodarstw jakiegoś typu wypadnie, a nadal będziemy mówić o odporności systemu. Ale tutaj tak, jak najbardziej to doświadczenie, budowanie tego, czy doświadczenie, ponieważ ten system miał do czynienia już z ryzykiem, tak, no, często i różnego rodzaju, to na pewno ma znaczenie tutaj. To jeszcze dopuszczam, tak, panią profesor, zapraszam Marks-Bielską i potem pana doktora Rowińskiego i jeszcze Rutę, tak, jeszcze raz się zgłaszała. Dzień dobry państwu. Ja chciałabym bardzo serdecznie pogratulować wyników badań, projektu, uzyskanych w żmudnych pracach, tak jak pan profesor Gradziuk nam to przedstawił, i bardzo ciekawego ich dzisiaj zaprezentowania. Szanowni państwo, świat zmienia się tak szybko, że nie możemy się nauczyć go raz na całe życie. I to ujęcie dynamiczne, cykliczność zjawisk, o których mówiła pani profesor Zawalińska, jest punktem wyjścia
do zaproponowanej przez pana profesora Czyżewskiego koncepcji na solidnym gruncie teoretycznym. Tak? Teoria wolno się zmienia, ale się zmienia i tutaj rzeczywiście gdyby do tej odpowiedniej teorii odwołać się, osadzić to mocno w teorii, to byłoby to naprawdę, jakby młodzież powiedziała, mega wartościowe. Tak? I drugi element, taki jeden z wyników państwa badań dotyczący niskiego prestiżu zawodu rolnika. Drodzy Państwo, z moich badań dotyczących rynku ziemi wynika, że rośnie prestiż tego zawodu. Jest to dodatnio skorelowane ze wzrostem cen ziemi. Więcej na ten temat w publikacji o znaczeniu ziemi rolniczej w kształtowaniu struktury społecznej polskiej wsi. Również tam opisałam, że zauważalna jest również zmiana podejścia do pracy w rolnictwie kobiet, zarówno jako zarządzających, współzarządzających gospodarstwami rolnymi, jak i pełniących rolę żon farmerów. Współcześnie ze względu na wysoką mechanizację udział kobiet w pracach polowych zdecydowanie zmalał. Są one często zatrudniane poza rolnictwem, realizują swoje zainteresowania zawodowe, niekoniecznie związane z rolnictwem i z tego też względu zaobserwować możemy coraz mniejszy odsetek samotnych mężczyzn prowadzących gospodarstwa, przedsiębiorstwa rolne. No i myślę, że można to uznać za pozytywne zjawisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten komentarz i zachęcenie też do tego, żeby ten wkład teoretyczny też rozwinąć tutaj z panem profesorem Czyżewskim. Nas tutaj pani profesor pożeniła. Może coś z tego będzie. Dziękuję. Będzie to dobre małżeństwo na pewno. Będzie miało trwałe więzi naukowe. Trwałe więzi naukowe, dzięki. Zapraszam doktora Rowińskiego, zgłaszał się. Nie, no ja chciałbym zwrócić uwagę, żeby jednak bardzo ostrożnie przenosić i wnioski z poszczególnych case studies na przykład do innych krajów. Dlatego, że rolnictwo unijne jest niesłychanie zróżnicowane i wobec tego przykładowo, jeśli chodzi o produkcję brojlerów, to absolutnie tego case study szwedzkiego nie można przenosić na warunki polskie. Przypuszczam, że tak samo jest w ogóle z wieloma innymi przykładami. I chciałbym zresztą zwrócić uwagę, że moim zdaniem rolnictwo wyspecjalizowane staje się coraz mniej elastyczne. Jeżeli znowu wrócimy do, jeżeli mówimy, prawda, właśnie weźmiemy przykład mięsnego chowu drobiu, no to jest rzeczą oczywistą, że duży przemysłowy kurnik, kilka albo kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt tysięcy kurcząt, no to jest właściwie, jednostka, która jest tak wyspecjalizowana, że właściwie ona jest absolutnie kompletnie, jest właśnie kompletnie nieelastyczną i tutaj w ogóle jakakolwiek reakcja na adaptacyjna jest w ogóle niesłychanie trudna, dlatego że w ogóle na przykład znaczne zmniejszenie opłacalności, które właściwie prowadzi do tego, że w ogóle ta produkcja staje się przez pewien czas nieopłacalna i właściwie uniemożliwia reakcję, dlatego że w ogóle z kolei również i zaniechanie tej produkcji jest związane z dużymi kosztami, a potem w ogóle powtórny powrót do, lub nawet tylko zmniejszenie tej produkcji, a potem powrót do poprzedniego stanu jest często bardzo trudny, jeżeli wręcz niemożliwy, chociażby ze względu na konieczność ponownego skompletowania pracowników. Także i to samo zresztą w ogóle odnosi się do, prawda, w gruncie rzeczy do wszystkich działów,
przemysłowej produkcji zwierzęcej. Trochę łatwiej jest w produkcji roślinnej, ale też w końcu nowoczesne duże gospodarstwo dysponuje specjalistycznymi maszynami, które właściwie niesłychanie ograniczają możliwości adaptacyjne. Także w ogóle uwaga, że na ogół jest tym mniejsza elastyczność produkcji rolniczej, im większy jest udział środków trwałych w całkowitej produkcji, jest uwagą niesłychanie trafną i ona świadczy o tym, że właściwie całe gałęzie rolnictwa stają się gałęziami, które są gałęziami znacznie mniej elastycznymi niż były kilkadziesiąt lat temu. W końcu łatwo jest zlikwidować kilkadziesiąt kur chodzących po podwórzu, natomiast bardzo trudne, związane z ogromnymi kosztami i z ogromnymi stratami jest w ogóle nawet częściowe zatrzymanie produkcji w dużej przemysłowej jednostce produkcji zwierzęcej. Tak, bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście te systemy na pewno są nieporównywalne między krajami, ale tak jak mówiłam, jakby nie skupiamy się na porównywaniu systemów, tylko na to, jakie atrybuty tej odporności one miały, które decydowały, jakie zakresy tej odporności. No i okazało się, że jak wszystkie razem porównaliśmy, to kilka się wyłoniło jednak wspólnych. Mimo tej nieporównywalności tych systemów, to się okazało, że pewne elementy są wspólne i to chcieliśmy właśnie dzisiaj też pokazać, więc no i to jest chyba takie ważne w tym. Ale to można by osiągnąć tak samo przez w ogóle już porównania, przez analizy ekonomiczne. Ale analizy ekonomiczne, to wrócę do tego, one dotyczą pojedynczych jednostek, a my badamy system. Właśnie o to chodzi, że my nie chcemy zbioru odpornych jednostek, tylko my chcemy system, który buduje odporność, a to wymaga tylko pewnego zakresu odporności jednostek. Właśnie tak jak z COVID-em, tak? Mówi się, że w którymś tam, nie wiem, miesiącu osiągniemy ogólną odporność społeczeństwa. To nie znaczy, że wszyscy będą zaszczepieni, to nie znaczy, że wszyscy, że nikt nie będzie chory, tak? Czyli właśnie to jest bardzo ważne, że ekonomia sprowadza nas do analizy jednostek, to bym tak powiedziała wręcz, jest ograniczająca w tym badaniu odporności. Natomiast badania systemów pozwalają na badanie i dynamiki, i aktorów w takim sensie, że osiągamy jakąś poziom wyższego tej odporności niż jednostki, bo nigdy nie będzie tak, że wszystkie jednostki będą odporne właśnie. I nie o to chodzi w tej odporności. Na tym właśnie polega filozofia też tego projektu, żeby to pokazać. Znaczy nie chciałbym przeciągać, ale może jeszcze tylko wtrącę, że pewnym ograniczeniem tutaj są również polityki, tak? Polityki na przykład WPR, są bardzo często, muszą uwzględniać bardzo wiele typów gospodarstw, wiele systemów rolniczych i jednocześnie tak targetować te wyzwania, które stoją przed nimi wszystkimi, tak, i jak w pewnym sensie ukierunkowywać je wszystkie. Oczywiście system, na przykład produkcja kur w Szwecji i produkcja jabłek w Polsce są bardzo różne, tak, intensywność, to tutaj nie ma nawet co zaczynać porównanie. Ale chodzi o to, że kiedy wyzwania trafiają się na drodze jednego albo drugiego, to percepcja tych wyzwań, jak również pewne możliwości odpowiedzi na te wyzwanie, wydaje mi się, można je sprowadzić do pewnych typów, tak? I takim sposobem można w lepszy sposób targetować właśnie te jakby ich odpowiedzi, ich możliwość do adaptacji i transformacji. No, czyli oczywiście będą się różniły, ale to nam pozwala na zejście na jakąś pewną wspólną płaszczyznę,
która już pozwala na formułowanie polityk, które będą już uniwersalne i dla owiec w Hiszpanii, i dla kur w Szwecji, tam, i dla innych systemów. Jeszcze... Mnie się wydaje, że szukanie takich bardzo, prawda, ogólnych i tak ogólnych polityk jest w ogóle raczej, powiedziałbym, dość trudne, a właściwie jest kompletnie niemożliwe, że że w każdym razie to nie może dać dobrego efektu. Wiadomo, że dobra polityka rolna, jak każda dobra polityka gospodarcza, musi uwzględniać nie tylko warunki ogólne, ale również i warunki lokalne. To zresztą w ogóle, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, my w ogóle wyraźnie, prawda, widzimy, jak jednak ona w wielu, prawda, elementach te warunki lokalne uwzględnia, a polityka na lata 2021-2027 ma w ogóle właśnie w znacznie szerszym zakresie niż dotychczasowe polityki siedmioletnie uwzględniać warunki lokalne. Tak, oczywiście, ale to jest jak z każdą nową koncepcją, która wchodzi do polityki, tak? Czyli nawet podstawy wspólnej polityki rolnej, tak? Zapewnienie godnego dochodu. No to tak samo, to najpierw było zupełnie takie sformułowanie, no ale jak to zrobić, a jak kurza ferma ma mieć tutaj dochód zapewniony, a to, tak? Potem następuje dopiero instrumentalizacja z tego, ale to od koncepcji do szczegółu. Dlatego tutaj było też od ogółu do szczegółu, tak? Najpierw powstały ramy, koncepcja, potem patrzono, jak w tych systemach to się sprawdza, co można z tego wywnioskować i znowu teraz od dołu idziemy do góry. To może jeszcze Ada pokazać slajd numer 6 właśnie, że jakby ta koncepcja pozwala właśnie patrzeć od góry do dołu i do góry, a potem to się będzie dopiero przekładać na poszczególne działania. Zobacz też w polityce. No tutaj także odporność od góry do dołu, a potem oddolnie, tak? Jak już wiemy w każdym systemie, jakie są te atrybuty, to możemy potem zobaczyć, jak one się przekładają na te zakresy i iść tak z dołu do góry. Najpierw była ramy koncepcyjne, próba powiązania elementów, potem badanie w terenie na różnych przykładach, a teraz od tych przykładów znowu idzie zwrot do polityki, tak, na co szczególnie zwracać uwagę w kształtowaniu tego elementu, który już jest de facto stwierdzony, że wspólna polityka rolna ma wspierać odporność rolnictwa, no więc teraz jest kwestia operacjonalizacji, no ale muszą być jakieś przesłanki i te przesłanki muszą też płynąć z jednej strony z teorii, ale z drugiej strony na jakichś przykładach to wyjściowych trzeba było przetestować. Więc to na razie jest taki element prowadzenia tego do polityki, no będzie ciekawie zobaczyć, jak to się przełoży potem na działania wspólnej polityki rolnej. To jest jakby jeszcze przed nami. Ale takie działania jak właśnie stabilizacja dochodów, no to widać, że tą odporność, jeżeli ma w jakikolwiek sposób wspierać, no to tą właśnie dotyczącą stabilności, a gdzie te działania dotyczące adaptacyjności i transformacji, no to chyba jeszcze przed nami. No najpierw też musi zajść zmiana mentalna tak naprawdę i wśród polityków, jak rozumieć odporność, jak ją wspierać i potem przekładać na działania. A te przykłady były tylko takimi zajawkami do kształtowania tej świadomości. Chyba na tym etapie na razie jesteśmy. Szanowni Państwo, trochę wiemy, że przedłużyliśmy. Dziękuję wszystkim. Na pewno został jakiś głód nieodpowiedzenia na wszystko szczegółowo, ale tak jak mówiliśmy, trochę celowo poszliśmy w szersz, a nie w głąb, bo chcieliśmy rozniecić w Państwie chęć do
do zwrócenia się do tego projektu, gdzie tam jest dużo szczegółowiej, dużo więcej się Państwo dowiedzą i dlatego zachęcamy do korzystania z tych materiałów. To chyba tyle z naszej strony. Nie wiem, czy dyrekcja chce zapowiedzieć nowe seminarium, czy ewentualnie coś jeszcze powiedzieć. Tak więc, proszę Państwa, jeśli chodzi o kolejne seminarium, które odbędzie się 7 czerwca, to będziemy kontynuować tematykę odporności systemów, choć w nieco takim węższym zakresie. Te wyniki badań dotyczących dokładnie zarządzania ryzykiem w związku z ekstremalnym opadem atmosferycznym, spojrzenie na czynniki kształtujące modele działań kryzysowych w społecznościach lokalnych. Te wyniki przedstawi dr Adam Choryński. To są wyniki badań realizowane przez kilkuosobowy zespół. Będą przedstawione przez dr Adama Choryńskiego z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a zaproszenie razem ze streszczeniem będą wkrótce przesłane do Państwa. To tyle. Bardzo dziękujemy z naszej strony. Miło było Państwa zobaczyć. Przepraszamy, jeśli coś było, jakieś niedociągnięcia czy niedopowiedzi. I zachęcamy też do kontaktowania się z nami bezpośrednio, jeśli możemy jeszcze jakoś na pewno pomóc czy podyskutować sobie w mniejszych grupach.